Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 39. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony nowym lepszym roku 2022 serdecznie kłania się w pazę jak zawsze wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Cześć. Dokładnie, wracamy po świątecznej przerwie, po nowym roku, w nowym roku, ale nie jesteśmy w tym nowym roku sami, jest również z nami Paweł Węglarz. Cześć, witam wszystkich. Nasz kolega i nasz przyjaciel z Discorda. No nie tylko, bo długa historia jest nie długa. Tylko. Prawdę mówiąc, byśmy musieli chyba oddzielny podcast nagrać, bo z Pawłem się znamy bardzo długo, od początków nawet istnienia strony Game Music. I chyba jest to jedna z nielicznych osób, które znam, posiadająca bardzo pokaźną kolekcję płyt z muzyką do gier wideo w Polsce. Potężną. Tak jest. No, to jest akurat fakt. Myślę, że przesadzacie akurat. No, powiem tak, nie znam na pewno nieliczne grono osób, które zarówno jak ja, bo też osoby z naszego Discorda posiada taką kolekcję, dlatego tym bardziej fajnie, że dołączyłeś do nas, bo temat dzisiaj jest zacny, Pawle. Dzisiaj temat jest zacny, oczywiście, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, muszę wam zadać tradycyjne pytanie, od którego zawsze zaczynamy, mianowicie co u was słychać? I tu zacznę od naszego gościa. Oj, najtrudniejsze pytanie. No, ostatnio, Paweł, wspominałeś, że słuchasz Radia 357. Ja mam tą samą chorobę od roku, prawie, znaczy teraz roku jeden dzień, bo ostatnio mieli dokładnie rocznicę. No i tak w sumie mój dzień wygląda, że zaczynam, budzę się, no i później jak już trochę się ogarnę, to siadam, coś gram. Ale tak jak już miałbym coś polecić, co mi ostatnio wpadło w ucho, to pierwszy jest taki zespół jazzowy z Wielkiej Brytanii, Mammal Hands. To jest takie trio grające jazz połączony z jakimiś elementami elektronicznej, world music. Nic to takiego jakiegoś wielce może oryginalnego, fajne, spokojne, wyciszające. No i po prostu ostatnio mi bardzo, bardzo to akurat spasowało. No i można powiedzieć, że lecę na lupie. W sumie 4 albumy są na Spotify. No i się relaksuję tak przy tym. A z takich innych rzeczy, które ostatnio, to w 2011 roku dość dużo zacząłem cofać się do albumu z sagi, serii. Czy to Saga Classic. Frontier, Romancing Saga. No i tam w tymże roku wyszły dwie płyty z aranżacjami Destiny 8. No i przez to poniekąd i słuchanie, to są rockowe aranżacje utworów, też zacząłem przypominać sobie, powiedzmy, te wszystkie japońskie rockowe bandy stworzone przez kompozytorów, dość często z jakiejś tam studia do polskiego, jak Falcom JDK Band, trzy świetne albumy są. Pierwszy jest w ogóle rewelacyjny. One są dostępne na Spotify. To są z lat 90, 91, 2, coś takiego, nie będą dokładnie. Szukam jeszcze SST Banda, Segi. Jakiś koncert kiedyś znalazłem na YouTubie. Nie wiem dokładnie, czy to jakieś oficjalne, czy ktoś wrzucił. No ale Dzięki w sumie temu Destiny sobie tak trochę przypominam te stare czasy, bym tak powiedział, no bo dziś to raczej się tak nie robi, nie? Znaczy Black Mesa są takim klasycznym przykładem, pewno dla większości znanych, takich rockowych aranżacji przez kompozytorów. Bardzo to jest przyjemne i fajnie się tego słucha. To jest taka w ogóle ciekawa kultura, bo tak właśnie zacząłeś mówić o JFK, to jeszcze oprócz tego przecież był Kuchejka Club. Tam ma, no, bodajże jeszcze na przykład jeszcze jest Zuntata, z tego co pamiętam, tak, ale tak. Nie, znaczy tak szukam, może coś tam jeszcze słuchacze, czy to na Discordzie, czy gdzieś na stronie wam podpowiedzą, chętnie bym sprawdził. Wiem, że Blizzard też miał jakiś taki, ale no miał jakoś mi zawsze z nurtem zachodnim i grami PZ-owymi nikt nie było po drodze.
Więc no i też, tak tylko słyszałem. No i też jest teoretycznie od Sokena też zespół, tak? Tylko że oni chyba głównie bardziej się chyba skupiają na tej muzyce do Final Fantasy XIV. No, tak, tak. Powiem wam, że ten koncept, co jest wydany na Blu-rayu, jak go chwyciłem, kiedyś go kupiłem, Zeptur 2018, to pierwsze co oglądam, to jest tam dwugodzinny dokument z napisami. Jest rewelacyjna rzecz, tam świetne momenty, jak nawet Soken przekonuje Yoshidę, żeby kupił wokalistce PlayStation, żeby mogła sobie pograć. A Soken, znaczy Yoshida nam stwierdza coś w stylu, że może dać co najwyżej grę, ale Soken ma jej kupić konsolę. No, takie, okay. Ale to pierwszy dokument, później dopiero słuchałem muzyki. Ale oni faktycznie głównie skupiają się na muzyce, którą sami, znaczy, którą sam Soken gdzieś tam stworzył. Choć dla mnie 14 to i tak jest duży miks Uematsu, tak zgrabnie zrobiony, że czasem nawet nie poznajesz, że to jest stare utwory Uematsu. Ale powiem ci, że na przykład zauważyłem, bo wspomniałeś o Sadze i to jest taka kolejna jakby niedoceniona seria gier, która pod przykryciem, no wszyscy wiemy, popularnej, wiodącej serii Final Fantasy gdzieś tam sobie istnieje. Wiadomo, w Japonii chyba jest, dość jest popularna, bo przecież organizuje się koncerty nawet regularnie, od czasu do czasu chyba jeden koncert się pojawia, z tego co się orientuję, ale na przykład tak na zachodzie to naprawdę tylko osoby, które mocno siedzą w japońskich RPGach, to grały, kojarzą jak najbardziej, ale nie jest to takie, taki tytuł, który wybił się mocno na zachodzie. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie też zarówno pod kątem muzyki, tak jakby samej gry. Ja nie wiem, Paweł, czy ty masz... Znaczy, Mariusz, to jest zupełnie normalne. Jak sobie zobaczysz, ile wyszło JRPG-ów w ogóle, ile z nich przybiło się do jakiejkolwiek świadomości zachodniego gracza, no to jest tego w sumie niewiele, jakby nie patrzeć. No, wiesz, Shin Megami Tensei jest trzecią najbardziej znaną serią w Japonii, a mam wrażenie, że na zachodzie głównie ludzie kojarzą Personę. Może Devil Survivor? Trudno mi powiedzieć. Na pewno Persona jest bardziej znana. Znaczy z tego mi się wydaje, że jest dość duży taki problem, że te gry są okropnie trudne. Też. Mi się w latach tych końcówką 90-tych, 2000-tych grałem w Sagę Frontier pierwszą, no i trochę miałem problemów, żeby jedną postacią przejść, pomijając wiele innych tam spraw, ale jak chwyciłem Sagę Frontier 2, to ja nie przeszedłem pierwszej lokacji. Nie byłem w stanie po dwóch, trzech walkach, nawet niejednokrotnie pierwszej walce, po prostu odpadałem, ja kompletnie nie wiedziałem, jak się za to chwycić. Później, którym jeszcze chyba Unlimited Saga była na PS2, bodajże tak, i to też próbowałem, ale to jest naprawdę jakieś, no nie wiem, chyba musiałem dzisiaj się z poradnikiem grać, znaczy mam taką nadzieję, że w tym roku uda mi się zakupionego remastera Sagi Frontier zagrać, przynajmniej jakąś postacią, dwoma przejść, zobaczymy co będzie, natomiast boję się, że będę zagryzał zęby i się denerwował. Ale jakby kończąc ten wątek, żeby za długi nam się wstępnie zaczął tutaj, ale ja się z tobą 100% zgadzam. Ja pamiętam, też miałem pierwsze takie podejście do drugiej odsłony Sagi Frontier. Finalnie gdzieś tam po kilku miesiącach później skończyłem tą grę, a bo pamiętam, że to było chyba też pod wpływem samej muzyki Masashiego Hamauzu, który no tutaj bardzo na... Znaczy Saga Frontier to jest Kenji Ito, Unlimited Saga to jest Hamauzu, tam może coś jeszcze, ale nie pamiętam dokładnie. Do drugiej części Sagi Frontier drugą. Dwójki tak. Robił Hamauzu, tak. Cudowne tam są utwory, piękny, tak. Świetny piano collections jest. Później jest tak, później jest genialny właśnie, tak jak powiedziałeś, na fortepian aranżację, chyba nawet kiedyś Benjamin News na jakimś koncercie chyba jego też utwory grał, bo był koncert kiedyś poświęcony i tam chyba Hamauzu też z Sagi Frontier dwójki, nie no to znaczy ogólnie, bo on wychował się w Niemczech i on tam był, mimo tego, że jest urodził się w Japonii i później się wychowywał przez długie lata w Niemczech, to on tam miał, no chyba od 6 czy od 5 roku życia miał nauki gry na fortepianie. Zresztą chyba wszystkich w jego produkcjach to
jest bardzo namacalny ten fortepian, ale to może kiedyś jak się zgodzisz, to może o tym jeszcze porozmawiamy, Hamauzu, no bo to też jest Final Fantasy VII Remake, tak więc kiedyś może też porozmawiamy. No cała trzynastka prawie. Tak, jeszcze trzynastka, dwójka, szczerze mówiąc. Cała trylogia, dokładnie. No dobrze, pogadaliśmy sobie o osadze. Mam nadzieję, że tak jak Mariusz mówi, wrócimy kiedyś do Hamauzu, bo to jest artysta, któremu myślę warto... Bardzo ważna persona. Się, tak, bardzo ważna persona, warto o niej porozmawiać. Myślę, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. A tymczasem Mariusz, do ciebie kieruję to pytanie. Co tam chciałeś słuchać? Słuchajcie, ja ten początek roku poświęciłem na nadrabianie zaległości z poprzedniego, bo jak tak przygotowywałem podsumowanie minionego roku, to tak na dobrą sprawę aż tych dużo produkcji nie było. To znaczy, owszem, mnóstwo gier było, ale jeżeli chodzi o muzykę, to nie było aż tak wiele dobrego, co można byłoby naprawdę więcej czasu na to poświęcić. Ale ja, jeżeli chodzi o... Ja mam jeden album z muzyką do gier, jeden taki album, który nie jest jakby z muzyki, ale do gier, ale z kolei kompozytor, który skomponował muzykę, ale to już tłumaczę. Chodzi dokładnie o Naturbo Flaco. I album Enclosure. No i tak naprawdę pod wpływem świetnej muzyki do gry Stonefly, napisanej przez tego kompozytora, uznałem, że chyba warto sięgnąć po dyskografię tego artysty. No i tak na mojej liście wylądował album Enclosure, który no chyba jest takim naprawdę hołdem oddanym naturze oraz lasom, bo może w tle nie usłyszymy dźwięków ptaków ani tam szumu wiatru, ale przygotowane przez Flaco dźwięki na pewno wprowadzą słuchaczy w taki nastrój błogiego relaksu. Tak więc oprócz tego albumu Stonefly do gry, który skomponował, polecam też samą dyskografię artysty. Jeżeli chodzi o drugi album, to jest muzyka do gry 12 Minutes kompozytora Nila Bonesa. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. What are you talking about? I've done it before. Just listen. I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. What? In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door. It's some kind of sick joke. No i co? No, trzy osoby, dwa pokoje i kilka godzin główkowania oraz emocji. No, takiego scenariusza, sądzę, nie spostydziłby się nawet Hollywood. A nie wiem, czy wiecie, ale gra miała stać się takim trochę czarnym koniem minionego roku, bo dosyć głośno było też ze względu na aktorów, którzy wystąpili, udzielili swojego głosu w grze. No ale niestety jakby sama produkcja została tylko doceniona przez nielicznych. Zaś muzyka przygotowana przez początkującego w branży elektronicznej rozrywki Nila Bonesa odbiła się troszeczkę bez większego echa. Nawet można spojrzeć na Bandcampie, jak się muzyka sprzedała. Dosłownie dwie osoby kupiły tylko ten album. No szkoda, bo temat główny do gry 12 Minutes jest przykładem tego, jak kiedyś komponowano muzykę do filmów lat 60. Szczególnie kiedy myślimy o twórczości muzycznej bardzo znanego kompozytora filmowego, czyli Bernarda Herrmanna i jego osiągnięć, tak, na tle filmów wyreżyserowanych przez Alfreda Hitchcocka. Tak więc ja osobiście polecam ten album, ale od razu mogę powiedzieć, że to nie jest miłość od pierwszego odsłuchania. Raczej temat główny tu jest takim bardzo mocnym punktem z całej płyty. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o moje propozycje tegoroczne, tego stycznia, no to to będzie prawdopodobnie w kolejnych podcastach, ale to na razie z mojej strony. A Pawle, a co u ciebie na krążku
kręciło się? Na tę chwilę przez ten pierwszy tydzień postanowiłem się głównie zanurzyć w przeszłości. Mam taką tradycję noworoczną, no miałem taką tradycję noworoczną, że zawsze 1 stycznia odpalałem sobie radiową trójkę i słuchałem sobie topu wszechczasów, czyli najlepsze z najlepszych kawałków wpuszczane przez Telemacha Niedźwieckiego i tak dalej, i całą ekipę. No czym stała się trójka, no to chyba wszyscy wiemy. Ale na szczęście tradycja topu wszechczasów została przeniesiona do Radia 357. Udało mi się przesłuchać końcówkę tak naprawdę audycji, bo mieliśmy gości u siebie, prawda Mariusz? Mieliśmy gości u siebie. Tak, mieliśmy. I ciężko mi było włączyć radio przy gościach i radia słuchać, a nie zajmować się gośćmi. No niemniej jednak udało mi się tę ostatnią końcówkę przesłuchać i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co to radio dokonało i to, że udało im się ten klimat przenieść w wersję cyfrową. I tak mogłem posłuchać sobie na przykład Streets of Philadelphia, Bruce'a Springsteena, Shine on You, Crazy Diamond, Pink Floyd'a, Zombie, The Carabiniers, oczywiście Hotel California i tak dalej, i tak dalej. No i święta trójca, czyli Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Brothers in Arms, Dire Straits, no i Bohemian Rhapsody od Queen. Jeśli ktoś ma taką okazję, ja robię sobie coś takiego, jeśli ktoś ma taką okazję, może prześledzić sobie cały top i posłuchać sobie tej muzyki gdziekolwiek, na płytach, na streamingu, na YouTubie, gdziekolwiek, naprawdę polecam, to jest bardzo odświeżające i bardzo fajne doświadczenie. Druga taka rzecz, ten rok, jeśli chodzi o gaming, zacząłem od mojego ubiegłorocznego prezentu świątecznego, czyli Fire Emblem Three Houses. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Z muzyką Takeru Kanazi, Hiroki Miroshity i Rei Kondo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem te nazwiska. Powiem to tak, gameplayowo wspaniała rzecz. Fantastyczna, ja się zakochałem, nie mogę się odkleić od tej gry. Taki Suikoden, to chyba odpowiem. Ma taki Suikoden vibe, zwłaszcza z trójki. I może to właśnie sprawiło, że nie mogę się od tej gry odczepić. Zasłużony tytuł, myślę, najlepszej gry strategicznej The Game Awards. Jeśli chodzi o muzykę, na tę chwilę trudno mi wydać werdykt, bo soundtrack wyszedł jakieś 2 lata po premierze gry. Tak, na początku 2021 roku w Japonii, więc no cóż, na razie nie mam albumu fizycznego u siebie, więc jedynie gdzie mogę posłuchać sobie tej muzyki, no to na starym, dobrym YouTubie. Na tę chwilę naprawdę trudno mi powiedzieć, co myśleć o tej muzyce. Pewnie głównie dlatego, że za dużo jej w grze nie usłyszałem. Mam wrażenie, że lecą cały czas w kółko jakieś 5-6 utworów zapętlonych, podczas kiedy album składa się z jakichś 5-6 płyt, więc jeszcze jestem gdzieś na samym początku. Zatem jest jeszcze trochę za wcześnie, aby wydać wyrok, no ale trudno się dziwić, ja na tę chwilę mam jakieś 10 godzin, natomiast sama gra jest obliczona na jakieś 200, więc zanim ocenię, czy soundtrack rzeczywiście się nadaje, no to jeszcze trochę poczekam, ale samą grę jak najbardziej polecam. Jeśli macie Switcha, jeśli macie taką okazję, jak najbardziej polecam zagrać, nie zawiedziecie się. Słuchajcie, przechodzimy do naszego tematu głównego naszej dzisiejszej rozmowy, mianowicie muzyka świata Ivalis. Błagam, powiedzcie mi, że powiedziałem to poprawnie. Ivalis. Ale kto jest pewien, Ivalis? Że się to mówi, czy Ivalis, Ivalis? To już kwestia odmiany, Pawle, ale też trzeba powiedzieć, że Paweł Węglarz, który jest naszym dzisiaj gościem, jest też jednym chyba z nielicznych mi znanych specjalistów tego świata
I też nie tak, tylko... Oj, przeceniasz mnie raczej. Ja... Nie tylko no, pod dlatego... kątem muzyki. Dobra, dobra. I dlatego go zaprosi... bo... dlatego wiedzieliśmy, kogo zaprosić. Bo jakbyśmy mieli teraz... Prawda jest taka, że ten dzisiejszy podcast powinien się składać z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek to jest poświęcony personie, której w sumie dwóm personom, ale ta pierwsza persona jest najważniejsza. Mam na myśli oczywiście Hitoshiego Sakimoto, bo wiem, że Paweł jest jakby jego, to jest chyba jego chyba pierwszy, chyba najbardziej ulubiony kompozytor. I też wiem, że ty kolekcjonujesz od wielu lat dyskografię tego kompozytora, szczególnie z wytwórni Bass Escape. W sumie to jest chyba można wszystko skolekcjonować od Bass Escape, na szczęście, tak sądzę. Gorzej z tymi... No? Powiem, przerwę ci, Mariusz, no jest tam problem, bo oni coś tam na komiketach wydawali, są tam jakieś pojedyncze rzeczy, no są trudno rzeczy dostępne. A do anime wiesz, jeszcze oni też robili muzykę. No tak, ale powiedzmy wszystko, co oficjalnie wydają, niestety teraz już za pośrednictwem dziwnego japońskiego sklepu, nie wiem, której to dokładnie jest wytwórni, ale to jest Epten. I muszę kombinować trochę, żeby więcej płacić za płytę, żeby ją dostać, no ale od czasu, kiedy wydają normalne płyty, staram się każdą mieć. Tylko że od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że wszystkie polecam. Przy połowie z nich to ja się nudzę. To jest raczej taka żyłka kolekcjonerska niż, wiecie, no coś wartego uwagi. Tam parę sporadycznych albumów tak. Faktycznie jest dobrych. Tak, tak, dlatego tak. Produkcji. Dlatego no, wiedzieliśmy, kogo zaprosić, wiedzieliśmy, jakiego eksperta zaprosić, będzie miał na pewno bardzo dużo do powiedzenia. Zanim jednak to, w skrócie o tym, czym jest Ivalice, i mam tutaj prośbę do Pawła, gdybym się pomylił albo strzelił gafę, chciałbym, żeby mnie poprawił, bo on jest ekspertem większym, wydaje mi się, ode mnie. A więc liczę tutaj na twoją wiedzę. A słuchajcie, Ivalice to jest fikcyjne uniwersum, które pojawia się przede wszystkim w serii gier Final Fantasy. Również przywinął się tam Vagrant Story, ale o tym za chwilkę. Świat został stworzony przez Yasumiego Matsuno. Można powiedzieć, że utrzymany jest w takich klimatach średniowiecznych, gdzie magia i maszyny żyją ze sobą w zgodzie. No i pojawiły się tam również elementy związane z Final Fantasy, czyli czekobosy, kryształy, magię i tak dalej. Tak jak powiedziałem, Ivalice to nie tylko region geograficzny, ale także osobna mitologia, a także rasy, które poznajemy w grach. Poznajemy na przykład Bangę, Mugglesy, Numowiery i tak dalej. Pierwszy raz świat Ivalice pojawił się w Final Fantasy Tactics w 1997 roku. I wtedy chyba wszyscy myśleli, że okej, powstał zupełnie nowy świat pod zupełnie nową grę, okej, ale chyba nic nowego później nie powstanie. No, myliliśmy się bardzo. W kolejnych latach pojawiły się kolejne gry, które garściami czerpały z głowy Matsuno, czym ma być świat Ivalice, jak ma wyglądać, jak ma zostać opisana mitologia całego świata. I tak powstały między innymi takie gry jak Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, no i Final Fantasy 12. Tactics Advance jeszcze warto zaznaczyć. Tak, Tactics Advance oczywiście, jasna sprawa. No, powiedzmy sobie szczerze, tych gier trochę powstało i dzięki temu poznaliśmy, można je zaliczyć, znaczy już zostały zaliczone do takiej serii, która została nazwana Ivalice Alliance. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia bardzo szczegółowo tych konkretnych tytułów, ja mam do was takie pytanie, kiedy po raz pierwszy zanurzyliście się w ten świat Ivalice? I tu kieruję najpierw do naszego gościa pytanie. Znaczy, moja przygoda zaczęła się oczywiście z Tacticsem. Nawet ja, brat się czasem śmieje, że jak chwytam się jakiegokolwiek strategicznego RPG, to on nie jest nigdy dobry, ja narzekam, bo to nie jest Tactics. Tam jest
okropnie dużo fajnych mechanik, które lubię z samego gameplayu. Już pomijam cudowną muzykę, no bo przecież to jest podcast o muzyce. Znaczy to jest w sumie od tego, można by powiedzieć, że zaczęła się moja miłość do Sakimoto. Nie ujmując oczywiście Masaharu Iwadzie nic. No i no setki godzin, jak może, nie no tysiące już raczej nie, ale spędziłem, kombinowałem. Robiłem rzeczy wręcz niepojęte, no bo po co podnosić level, opuszczać jakiejkolwiek postaci, żeby maksować statystyki. No bo jaka jest przyjemność później zbicia jedną postacią wszystkiego, czego się da. No, nie robiłem co prawda jakichś challenge'ów typu grania samymi kalkulatorami. No ale tak się moja przygoda zaczęła, tak. I bardzo dobrze ją wspominasz. Bardzo dobrze. A Mariusz, jak to z tobą wygląda? Ja zgaduję, który tytuł wymienisz, ale daję tobie głos. Ciekawy, czy strzeliłem dobrze. To znaczy, też w sumie warto by powiedzieć, że Iwalis Iwalisem i też za chwilę, tak jak powiedział Paweł, będziemy rozmawiać o muzyce. No ale też pamiętajmy o tym, że Matsuno zaczął też od Orgo Battle, tak? Która później miała ogromny wpływ na Final Fantasy Tactics. To były w sumie, jakby nie patrzeć, dwie odsłony. Później była odświeżona wersja. W sumie trzy chyba były, a później była odświeżona wersja. Natomiast w moim przypadku ja pamiętam bardzo dobrze to, bo ja przypuszczam, że chyba nasza trójka pamięta taki magazyn PlayStation Plus. To był chyba jeden z nielicznych, chyba jedyny tak naprawdę, zanim tak na dobrą sprawę internet w każdym mieszkaniu zadomowił się na stałe, no to nie mieliśmy tego okna na świat, nie było tych solucji i tak naprawdę ten PlayStation Plus to był taki magazyn, który był tylko i wyłącznie poświęcony takie krótkie streszczenia takich guidebooków, tak? Czyli co jesteś w stanie, gdzieś tam tłumaczyli cię. Zresztą zanim youtuberzy się pojawili, to drodzy słuchacze, widzowie, coś takiego było jak magazyny, które ci tłumaczyły, objaśniały, na przykład takie troszeczkę poszerzona wersja też instrukcji między innymi. I z racji tego, że już wtedy byłem zauroczony japońskimi RPG-ami, w tym Final Fantasy, i pamiętam, że zobaczyłem jeden, już pamiętam, który to numer jest, ale w jednym z numerów było opisane właśnie Final Fantasy Tactics, klasy, to wszystko. Jak ja to zobaczyłem, to ja tu zrobiłem takie oczy, kocie oczy jak w Shreku i powiedziałem, kurde, ja po prostu muszę w tą grę zagrać. I to był, ta gra pokazywała, miała do przedstawienia wszystko, co ja kocham w grach taktycznych. Czyli wizualnie. To był 90, tak jak ty powiedziałeś, gra była wydana w 97 roku. Mi było dane dopiero w 98 chyba zagrać. I bo też nie pamiętam, jaka tam była różnica czasowa, premiera w Japonii, a premiera w Stanach Zjednoczonych. I też warto powiedzieć, że Tactic tak naprawdę nigdy się też nie pojawił na terenie Europy. Nigdy nie było premiery w wersji europejskiej. Tak, oprócz PSP Lion's War, który później się pojawił. Dokładnie. Ale ta oryginalna wersja z 97 roku była tylko na terenie Japonii i Stanów Zjednoczonych. No, mówi się o wielu przyczynach, że prawdopodobnie by się to nie sprzedało, że tam też były kwestie religijne poruszane, tak samo jak to było z Xenogearsem aż do dnia dzisiejszego. Natomiast no, ja nie miałem takiej możliwości, żeby zagrać w tą grę i pamiętam, że miałem pożyczoną, że tak powiem, kopię tej gry, tylko że miałem problem. Nie mogłem w tą grę zagrać, nawet już mając tą kopię tej gry, nie mogłem zagrać, ponieważ mój telewizor nie obsługiwał formatu NTSC. I kiedy mój brat chyba dostał telewizor, który obsługiwał, finalnie się okazało, że on nie obsługuje kolorów. I miałem taktyka czarnego, ale ja, uwierzcie, byłem
tak napalony na tą grę, że ją w pierwszy raz, bo ja kilka razy, tak jak Paweł przychodził kilka razy ten tytuł, czy to na PSP, czy na Vita, albo na PlayStation, ja przeszedłem w kolorze czarno-białą przeszedłem tą grę. Po prostu tak mnie wciągnęła, fenomenalna historia, postacie, system rozgrywki, a wciągająca gra na naprawdę no, niezliczoną ilość godzin. No i o muzyce, o której za chwilę też będziemy, fenomenalna muzyka. I pamiętam, że tak, jakby to był mój początek. No i wiadomo, później się cieszyłem, że wersja Lions War się pojawiła na PSP, później się pojawiła wersja też na między innymi na urządzenia Apple, czy można było na tablecie, na telefonie, nawet do dnia dzisiejszego można tą wersję ograć. No jeżeli chyba też jest na Google Android chyba bodajże, ale nie na Google Play, ale nie jestem na 100% pewien. Chyba jest na Google Play, jest. To jest ostatnia kopia, jaką kupiłem. Tak, można dokładnie, tak więc prawdę mówiąc możecie zagrać, jeżeli nas słuchacie i pierwszy raz słyszycie o tej grze, to naprawdę jest, nie zastanawiajcie się i zagrajcie w tą grę, czy to na komórce, czy to na komputerze. Bardzo, bardzo tutaj was zachęcamy do tego, bo to jest fenomenalny tytuł, który w moim przekonaniu kompletnie się nie zestarzał. Wiadomo, fajnie by było wersję odrestaurowaną kiedyś zobaczyć, czemu nie, biorąc pod uwagę, co teraz Nintendo wydaje w przypadku Octopath Travel, czy tam kolejny zbliżającego się japońskiego taktycznego gra Triangle. A Project bodajże, to naprawdę bardzo zachęcamy tutaj. Ale słuchaj, to jest tyle z mojej strony. Pablo, ja jestem ciekawy, jak u ciebie to było, bo ja nie pamiętam, czy ty mi kiedykolwiek opowiadałeś. Ja chyba nie opowiadałem, ale pamiętam, no 97 rok, to ja miałem wtedy 7 lat, to tak bywało różne, jeśli chodzi o u mnie z dostępnością gier. No, to był taki raczej bardziej okres, kiedy bardziej grałem w gry spoza finali, czyli Suikoden na przykład. Ale pamiętam, że o Final Fantasy Tactics po raz pierwszy przeczytałem chyba w PSX Extreme i to była chyba recenzja. Jakoś wydukałem całą recenzję, bardzo się tą grą podjarałem, ale jakoś później chyba trochę o niej zapomniałem, przyznaję. Ale takie moje pierwsze spotkanie, takie pierwsze, kiedy wszedłem do świata Evaluacji, to dosłownie to był Final Fantasy Tactics Advance na Game Boy Advance'a. Bo to był taki moment, taki czas, kiedy gry na Game Boya mogłem kupić na ruskim bazarze, bo tego inaczej nazwać nie mogę, i tak samo jak dyskietki z Pegasusa i tak dalej. No ale jak znalazłem Final Fantasy Tactics Advance za jakieś grosze, odpaliłem na swoim Game Boy Advance'ie, jeszcze wtedy bez podświetlania. Ja momentalnie wsiąkłem jak główni bohaterowie do tej książki, do świata Ivalis. Poznałem te wszystkie postacie, te wszystkie rasy. Poznałem też zasady, w jaki sposób działa Final Fantasy Tactics, w jaki sposób działa gra. Świetna, fantastyczna, taka baśniowa muzyka. Ja ją bardzo, bardzo dobrze i wspominam, bardzo dobrze pamiętam, zwłaszcza te z samego początku. Tę króciutką melodyjkę, kilkunastosekundową w sklepie, tą zapętloną. Także no, mam bardzo, bardzo przyjemne wspomnienia z tej gry, przynajmniej jako pierwszej. No a później jakoś udało mi się dorwać Final Fantasy Tactics, później było 12 i tak dalej, ale o tym za chwileczkę. Moi drodzy, przejdziemy może od samego początku. Tak się starałem, tak myślałem o tym, czy mówić o tych grach trochę po kolei, ale pomyślałem, że je trochę pogrupuję. I pogrupuję je w taki sposób, że porozmawiamy o grach z serii Final Fantasy Tactics, z serii Final Fantasy 12,
I tak zwane pozostałe w cudzysłowie, bo Final Fantasy XIV Stronghold to jest, też dzieje się w świecie Ivalice, ale no, z 12 raczej ma tak średnio cokolwiek wspólnego, jeśli chodzi o fabułę. No i mamy również Vargent Story. Możemy tak się umówić? No jak chcecie. No. Nie słyszę sprzeciwu. Pablo, ty jesteś prowadzącym, tak więc... Ja tam znam to twoje, tak. My tylko tylne siedzenie zajmujemy. Ja jesteś prowadzącym. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy od 1997 roku. Final Fantasy Tactics pojawiło się na PlayStation. Wtedy deweloperem była firma Square, jeszcze nie Square Enix. W Ameryce, tak jak Mariusz powiedział, pojawił się znacznie później, chyba rok później, jeśli dobrze pamiętam, tak, w połowie 1998 roku. Muzykę do gry przygotowali Hitoshi Sakimoto, Nieśmiertelny i Masaharu Iwata. I tu mam pytanie do was, ponieważ jesteście ekspertami, jeśli chodzi o tę grę. Jak wy wspominacie muzykę z Final Fantasy Tactics? Czym ona się w ogóle różniła w porównaniu z tą główną serią Final Fantasy? Paweł, zaczniesz? Znaczy... Mogę zacząć. Ciężko mi porównywać z Final Fantasy, bo ty jesteś, Mariusz, ekspertem od Final Fantasy. No ale czy wspomnę o paru rzeczach? Na pewno nie powiedziałeś, bo może nie wiesz, może ci umkło, w sumie to pewno mało kto tam na to zwraca uwagę. Japoński Tactics miał to do siebie, że jest tam takie menu, gdzie możesz oglądać sobie, znaczy to w sumie menu pochodzi od tego, że możesz wysłać swoje jednostki na takie ekspedycje, gdzie znajdują pewne skarby. Tam zdobyłem oczywiście doświadczenie i wszystkie te inne punkty, które są potrzebne klasom, i tam są, można znaleźć dwie albo trzy, już sam nie pamiętam, bo to już lata temu było, takie książki, które możesz przeczytać. Tak? Tam jest, można powiedzieć, że to są takie gry paragrafowe. Oczywiście granie po japońsku w nie, jak nawet nie poznajesz krzaczków, jest trochę śmiesznie dziwne. Grałem, wybierałem opcje i jak mi w końcu gra pozwoliła skończyć, no to wychodziło z założenia, że skończyłem. Co prawda się nic po nich nie dostaje, ale właśnie w tych paru momentach jeszcze muzyka jest skomponowana przez Yuko Miure i Yukiko Mitsui. Tą muzykę nie ma na płytach, na oficjalnym wydaniu, natomiast w japońskiej wersji możesz sobie zamiast imienia bohatera wpisać BGM i Kikitai. Kikitai musisz wpisać bodajże w hiraganie i wtedy się otwiera ci soundroom. No i tam można posłuchać sobie tych utworów. Włącznie tam są oczywiście po japońsku komentarze do wszystkich utworów. Włącznie z tymi Sakimoto i Iwaty. Gdzieś znalazłem kiedyś tłumaczenie. Powiem wam, że no nic oprócz takich jakichś żartów, czasem bardzo jakichś zdawkowych tekstów tam wiele się człowiek nie dowie, natomiast może się pośmiać czasem. No ale sam Tactics jest... No nie umiem, no nie umiem się odnieść do tej gry, bo... Czy też muzyki w porównaniu z Final Fantasy jakoś sensownie, to może, ale... To może ci w jakiś sposób pomogę, bo jest taka ciekawostka, o której mówił producent gry, czyli Yasumi Matsuno w którymś z wywiadów, że na początku planowano, że muzyka miała być utrzymana w takim bardzo, wiecie, optymistycznym, trochę radosnym takim tonie. Stylu. Mm-hmm. Czyli w takim tonie, podobnie jak to jest w całej serii Final Fantasy. Ale Matsuno uznał, że no cóż, mamy tutaj grę o ludzi walczących ze sobą na śmierć i życie, a nie z potworami. I czuł, że optymistyczna muzyka byłaby no średnio właściwa. I sam nawet Nobuo Uematsu powiedział kompozytorom, żeby w ogóle się nie przejmowali, nie trzymali się kluczowo jego dzieła i po prostu robili swoje. Tak, czytałem o tym, wiem. Miałem o tym zresztą wspominać, no ale kwestia jest też tego, że bo tu Mariusz może się powiedzieć, że w sumie bije się z potworami, nie? Ale myślę, że tu chodzi też o to skupienie się na warstwie fabularnej, która w stosunku no nie ukrywam, że kiedy grałem, mój angielski był kiepski i dalej pewno dużo tam mnie minęło. Wypadałoby pewno za parę lat zagrać ponownie w każdą z tych gier. Tylko, że no faktycznie ta fabuła jest dość poważna. W końcu
nie chcę za dużo spoilerów robić, no ale nazwijmy to, że trup się siele gęsto, ścieli. Siele. To jest ktoś jak gra o tron oglądał. Nie wiem, tylko słuchajcie, jest taka dość poważna, tak? Znaczy ona nie, znaczy Matsuno zresztą jak wiadomo, on przy 12 nie robił do końca, bo tam niby był, wiem, że mieliśmy kupować Tacticsy, a nie przechodzi na 12, ale jak już nawet popatrzysz na Vagrant Story, mimo że tam miał pewne różne dziwne założenia, to on też jest taki dość mroczny, a w sumie to nawet przez tłumaczenie, które mieli bardzo ponoć dużo czasu, bo okropnie mało tekstu jest w Vagrancie, takiego nigdy nie mam wrażenia, ale też jest takim mrocznym, poważnym, znaczy tu może ton gry jest taki utrzymany. Znaczy to jest takie przeciwieństwo do wydanego później Final Fantasy Tactics Advance, gdzie ta muzyka jest troszkę radośniejsza. Słuchajcie, ja bym powiedział, to wszystko co mówicie to jest jak najbardziej prawdą, ale chyba tak najbardziej, żeby wyjaśnić, objaśnić naszym słuchaczom bądź widzom i też słuchaczkom to, że tak jak ktoś grał w Grę o Tron albo czytał Grę o Tron, oglądał znaczy się Grę o Tron, to jest właśnie w takich klimatach, tak? Są rody, są polowania trochę na stanowisko, dużo jest takich religijnych elementów, później czarna magia w to wchodzi, naprawdę tam jest tak wymieszane, widać, że Matsuno odrobił zadanie ze średniowiecza, plus jeszcze taki folklor w to wszystko wrzucił, ale Pawle, żeby ci nie przerywając, a ta później jakby swoje 3 grosze jeszcze dorzuca, jakbyś mógł kontynuować. I że ja? Tak, jeżeli chodzi o muzykę, czy coś jeszcze znaczy, chciał wiesz, po prostu powiedzieć? Co ja ci mogę powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam tą muzykę. Motywy wszystkie mi grają w głowie naraz chyba teraz. Natomiast polecam, na Spotify jest w końcu, to jest jeden z niewielu chyba soundtracków. No nie, jeszcze Final 12 jest na Spotify. Ktoś kiedyś odniósł się do tego soundtracku, że ma taki podział, że pierwsza płyta bardziej radosna, którejś recenzji to czytałem, a druga jest bardziej poważna, no ale to też obrazuje to, jak ta gra fabularnie idzie, bo tak naprawdę, znaczy tak jak Mariusz wspominałeś o Grze o Tron, nigdy nie oglądałem, nigdy nie zamierzam, szczerze powiedziawszy, to nie ma wystarczy książka, jest naprawdę. Albo zagrać w Suikodena, to jest mniej więcej to samo. Suikodena to może kiedyś, ale tu już nie o to chodzi, tylko że w sumie to zaczyna się gra, fabuła gry 50 lat po wojnie, no i tak naprawdę zaczyna się kolejna wojna, tak? W sumie narody, które powinny jakoś się próbować odbudować, zaczynają walczyć o władzę, tak? Tak jak powiedziałeś, wchodził w to kościół, który zaczyna się manipulacja. A na samym początku, bodajże w trzeciej lokacji fabularnej jest prosta scenka, gdzie jedna z ważniejszych postaci bije się ze zwykłym rycerzem i to jest po prostu, ja zawsze uważałem, że Matsuno ma gdzieś genialnych ludzi, albo sam to nadzoruje, że po prostu w bardzo krótkim 3-4 sekundach potrafią świetnie oddać klimat danej scenki, tak? Tam jest dosłownie stają naprzeciwko siebie dwaj rycerze, jeden robi atak, drugi robi unik, wbija miecz, pada. Dla mnie jak byłem dzieckiem to było naprawdę coś innego, fascynującego wtedy. Ale to robi wrażenie do dzisiaj. Tak, robi to. Tak, tu mówimy o 97 roku, czyli to już jest kawał czasu, ale to co właśnie mówisz, ta scenka jedna jedyna, to robi wrażenie i do tej pory. Tam jest taka na przykład walka z Olanem, tam jest Under the Stars bodajże, tam utwór jakiś taki ma tytuł, on jest taki bardzo, no można by powiedzieć, że faktycznie, znaczy on ma taki specyficzny czar Olan, który kręci całą mapą i pewno ta muzyka to nie jest jedyna, nie tylko się tam przewija, wiadomo, to moja pamięć jest zawodna i nie jestem w stanie tak powiedzieć, czy to jest ten moment, ale zawsze jak słyszę tą muzykę, to widzę ten padający śnieg i jak się ta plansza kręci, te kolory się zmieniają. Znaczy to już się wbiło tak w głowę, tak? Bo to bardziej chyba o to chodzi. Tylko że też można by zapytać, czy ta umiejętność Sakimoto, przynajmniej w tych paru grach na początku, oddania tego klimatu i tak nie widząc w sumie, bo podejrzewam, że on nie do końca na początku może miał jakieś opisy, wiadomo, Matsuno akceptował czy odrzucał muzykę
no jest dla mnie niesamowita czasem. Znaczy wiadomo, to się pewno mi wryło w głowę. Vagrant Story to już jest w ogóle przykład taki, że nie uważam, że się nie powinno tego soundtracku słuchać, jak się, no przesadzam, ale nie powinno się go słuchać, jak się nie zna gry, bo to jest taka wartość okropnie dodana w niektórych momentach. To tak samo jest tutaj, jak o niektórych utworach pomyślę. Mhm. Warto po prostu znać kontekst. Mariusz, właśnie, chciałem ciebie zapytać, jak ten świat Iwalii został odciśniony w Final Fantasy Taxi. Jak już wcześniej mówiłem, to jest taki klimat średniowieczny, magia i nie tylko, ale no tak jak usłyszeliśmy i powiedzieliśmy, to już są też poważne klimaty. Ja starałem się dzisiaj do tego naszego nagrania ogólnie się też trochę odświeżyć sobie pamięć, bo przyznam się szczerze, że kilka lat temu to było tak, że chyba bym trochę więcej mógł powiedzieć o Tacticsie. Mi się wydaje, że z Pawłem to byśmy mogli chyba długo tutaj rozmawiać, ale ty, Paweł, też powiedziałeś o tej wersji tej japońskiej, tam gdzie te były utwory, i jak tak zacząłeś mówić, to mi się przypomniało, nie wiem czy ty pamiętasz, ale były chyba Unreleased Tracks, były takie dwa albumy, albo jeden był. Znaczy to jest nieoficjalny, nie ma czegoś takiego. To jest nieoficjalny, tak. Że ktoś chyba wyciągnął ripy z gry i tam faktycznie były utwory, które tam po to troszeczkę w wersji japońskiej były, no i też powiedzmy sobie szczerze, że ta dwupytowa edycja, ona nie posiada wszystkich też utworów, które są w grze. Mało tego, jak się pojawił Lion's War, czyli ta odświeżona wersja, przy której oficjalnie też Sakimoto i Iwata nie pracowali, bo oni tam nie zostali zaproszeni, no to tam też jakieś nowe się utwory pojawiły, czyli prawdę mówiąc, jakby się miałaby ścieżka pojawić teraz z tego z Lion Worlda, to ona byłaby wzbogacona. Ale jakby wracając do samej genezy, mi się wydaje, nie wiem Paweł, czy ty się ze mną zgodzisz z tym, ale wydaje mi się, że muzyka do Tactica to jest troszeczkę pokłosie tego, co Iwata i Sakimoto zaczęli już robić w Tactic Orch. Nawet to później w tej wersji takiej odświeżonej to nawet słychać takie elementy, które później zostały użyte w tej wersji tej Tactics, tak? Która w 97 się pojawiła. I też trzeba sobie powiedzieć jasno, że w ogóle taka ciekawostka, może to zainteresuje naszych słuchaczy i widzów, Iwata i Sakimoto znali się już tak naprawdę od szkoły średniej i się poznali w ogóle w salonie z automatami i od tamtej pory no po prostu się przyjaźnili ze sobą i nigdy nie sądzili, że będą komponować muzykę do gier wideo, a zresztą Sakimoto nie zaczynał też jako kompozytor, tylko jako sound inżynier dźwięku, można by powiedzieć. On komponował swoje własne chip dźwięki i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to, co słyszymy w Tacticu, czy tam później Vagrant Story, o którym będziemy też za chwilę mówić, to są dźwięki, które tak naprawdę po części sam Sakimoto swoją bazę sampli też tworzył. I on też jest bardzo z tego znany, z takiego bardzo... Naprawdę nie ma takiego drugiego kompozytora, który mógłby się tak taką wizytówką w postaci takich dźwięków identyfikować. Ja naprawdę nie umiem sobie w stanie innego kompozytora przypomnieć. I on też zaczynał w ogóle na demo scenie, zanim zaczął pracować tam przy Square, ze Square, no to jego takim naprawdę pierwszym komercyjnym, jeżeli już mówimy tutaj o pisaniu muzyki, bo może nie wiem czy wiecie, ale on zaczynał, jak pracował już w Game Devie, to pracował w Enix przy Dragon Questie przy dźwiękach. Był sound designerem, bo wtedy Koji Sugiyama oczywiście był kompozytorem, a on wtedy przygotowywał dźwięki, ale takim jego pierwszym takim komercyjnym projektem Sakimoto to był Bubble Ghost na Game Boya. To był tak naprawdę jego pierwszy gdzie on za to dostał pieniądze, bo on wcześniej właśnie zaczynał na demo scenie. I mi się daje, że przez to, że on był tym, bo taką genezę chciałem też wokół niego też stworzyć, bo też za chwilę będziemy o tym rozmawiać, że on stworzył swój własny indywidualny styl muzyczny, który słychać
w Final Fantasy Tactics. Poza tym on nie jest fanem za bardzo muzyki takiej klasycznej, nie jest fanem za bardzo muzyki orkiestrowej. On jest bardziej takim fanem właśnie techno, muzyki klubowej, jednym słowem muzyki progresywnej, rocka progresywnego. I on tam wielokrotnie też nawet w tych starszych wywiadach o tym mówi. I to nawet zresztą słychać w 13 Sentinelach, tak? Czyli z gry sprzed niespełna dwóch chyba, albo nawet trzech lat, która się doczeka w tym roku premiery na Switcha. I myślę, że nawet jeżeli ktoś słyszy Final Fantasy Tactics i słyszy, o, tak na pewno muzyka w średniowieczu brzmiała. No niekoniecznie, tak? Sądzę, że dobrym przykładem, jak mogła muzyka w średniowieczu brzmieć, to jest Kingdom Come Delivery. Tak jest, dzięki czeskiego studia, bo tam faktycznie oni odrobili zadanie, są te użyte instrumenty, które w tamtej epoce były, ale też wiemy, że nie zapisało się zbyt wiele jakichś tam powiedzmy notacji, nut, które można byłoby odwzorować dzisiaj, to jest bardziej na takiej odkopywanie archeologicznej, ale żebym ja za bardzo nie odbiegał od głównego tematu, bo tak mówię, i tak dzisiaj będziemy długo chyba rozmawiać, to trzeba właśnie pamiętać o tym, że Sakimoto bardzo się wyróżniał swoim stylem i tak samo Iwata w stosunku do tego, co na przykład u Uematsu, bo Uematsu zawsze stawiał bardzo na takie tematy postaci, że one są melodyjne, a tutaj jak słyszymy Tactics, owszem, są tematy, które bardzo zapadają w pamięć, szczególnie jakieś takie powiedzmy melodramatyczne, pokazujące jakąś scenę, gdzie bohaterowie ze sobą rozmawiają, albo tutaj, jak już wspomniał Paweł, jakieś jej starcie, walka bohaterów, no to trzeba pamiętać tematy same z plansz, które są fenomenalne tutaj. One, mimo tego, że bardzo dużo spędzamy czasu na podbijaniu leveli naszym postaciom i klasom, później zdobywaniu kolejnych klas, to ta muzyka kompletnie nie przejada się. Ona wręcz przeciwnie, za każdym razem się ją miło słucha, mimo tego, że można by powiedzieć, że no to już minęło ponad 20 lat i no, że już jest archaiczna, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem ona się kompletnie nie zestarzała. Owszem, fajnie by było gdzieś tam po prostu wersje jakieś tam może orkiestrowe usłyszeć, ale słuchać w tej muzyce sądzę właśnie te elementy tej. Nie tak jak za chwilę o Wagner Story będziemy rozmawiać, ale słuchać te właśnie te gatunki, o których wcześniej wspomniałem, one są bardzo dobrze poukrywane, a co najważniejsze, Sakimoto i Iwata się wyróżniali tym swoim własnym, indywidualnym stylem. Nikt naprawdę na tamten okres, nawet Mitsuda, który też swój własny styl wypracował, choć on się bardzo mocno inspirował, to wiemy, takimi wyspiarskimi tematami, tam szkockie, irlandzkie instrumentarium, jakie on tam w swoich produkcjach później używał. Ale w przypadku Sakimoto i Iwaty to naprawdę nie znam innych kompozytorów, którzy tak piszą muzykę do gier. Tak więc nie wiem, no. Ja tak spróbuję ci dodać, bo zacząłeś od Tactics Ogre, sobie tu Sakimoto z Iwatą i Hayao Matsuo zaczynali, znaczy mi się tak wydaje, bo mogę coś tam się mylić. W Ogre Battle było taka gra, też Yasuhiro Matsuno. Tak. Oczywiście tak, to nie jest Evalize. Tak, ale to są trzy odsłony były. Ogre Battle, ale Ogre Battle Knight of Lodis już nic nie robił, ani Matsuno, ani bodajże Sakimoto. Nie wiem, czy tam nawet muzyka po prostu nie jest... Ale mogę się mylić, nie chcę tutaj mówić nic o Ogre Battle 64, bo to jest taka ponoć nie najgorsza gra, ale dziwna. Ale generalnie chodzi o to, że od Ogre Battle Tactics Ogre zaczęli tym taki rozpoznawalny dla siebie, tak jak mówisz, styl taki orkiestrowy. I jak się śmiejesz, że to jest muzyka średniowiecza. Ja myślę, że to jest taki problem, że wszyscy myślą, że jak jest fantazy, czy to jest średniowieczne, czy takie bardziej kolorowe, to trzeba zrobić orkiestrową muzykę. Boję się, że potrzeba nam jakiejś rewolucji na miarę Cowboya Bebopa, czy i tym bardziej Samuraja Champloo, że ktoś odważy się coś innego w końcu zrobić. Że po prostu zmieni ten trop. Bo jeszcze jak wspominałeś o tym, że Sakimoto nie przepada za muzyką orkiestrową,
I tak techno, pamiętaj jedną rzecz, że Japończycy na techno mówią muzyka elektroniczna. On zaczynał od słuchania Kraftwerku i przede wszystkim jest taki japoński zespół, co się Yellow Magic Orchestra nazywa. Tak, tak, zresztą, 100%. Zresztą od tego pochodzi jego nick, którego na początku kariery używał, czyli imoh.s. To jest Yellow Magic Orchestra Hitoshi Sakimoto. On ich uwielbia, no to jest kapitalny zespół, kapitalni muzycy. Po prostu też polecam, można znaleźć na Spotify. I on nawet w jednym z wywiadów przyznał, że generalnie dostaje prośby o komponowanie muzyki elektronicznej, znaczy orkiestrowej, i próbuje czasem wmieszać jakieś elementy elektroniczne, ale na razie mu się tylko udało to przy Breath of Fire Dragon Quarter. No i ja mam właśnie taki zarzut do Sakimoto, że on już tak jakby miał generator wręcz utworów, bo tak jak mówisz, ma niepowtarzalny styl, sample, nazwijmy to, sam sobie zrobił, więc rzuca, a to jakiś temat z walki tu poproszę, no i komputer mieli i proszę bardzo. Sztuczna inteligencja. Wspominasz o Aegis Rimie i tak naprawdę po założeniu Basis Escape'a jako takiej wytwórni, kiedy tych kompozytorów całkiem sporo przyjął, no to Sakimoto, no nie chcę powiedzieć, wysługuje się, tak? Znaczy daje im pracę, więc piszą. On naprawdę mało pisze. Jak popatrzysz na to, jak... Na listę płac. Tak, znaczy no, może to nazwać listą płac. Utworów sam skomponował, to najczęściej dość często jest motyw główny, którym pewno ma dać jakiś kierunek kompozytorom, co dalej. Jak Astria Ascendi, którą teraz gram, było reklamowane jego nazwiskiem, znaczy on się wypowiadał nawet, że tworzył muzykę, no to zaczynam grę, 7 osób od muzyki jest odpowiedzialnych. Wiadomo, to słychać czasem, słychać te jego typowe utwory, natomiast chciałbym tak może go skrytykować, no ale po 12, bo mógłbym powiedzieć, że po 12, no później jeszcze z Valkyria Chronicles może. Też pierwsza troszeczkę... część, szczególnie znaczy, pierwsza później część. Później jest mielenie tego samego tak naprawdę, tak. Tam sporadycznie dodawanie utworów, ale właśnie po 12 on tak zatracił już ten, nie wiem, może się znudził, może mu się już nie chce tych orkiestrowych utworów komponować. Dla mnie tak Tich Zogra, na przykład ten wydany po latach, jest w ogóle fenomenalny. Nawet kupiłem sobie później używanego, oczywiście w złym stanie, jak to Japończycy napisali, ja tylko otarłem skórze i wygląda prawie jak nowy, tak Tich Zogra tego chiptune'owego. No i to są, to znaczy do tego, tak jak mówię, do Vagrant Story Final 12, to są dla mnie po prostu świetne soundtracki, choć i tak Final 12 to już jest po prostu przepych i w ogóle taka jakaś... zanim oddamy Pablo głos, bo na razie milczy, że tak powiem, to... No słucham, co jeszcze mogę robić? Ja mam takie wrażenie, że taka święta trójca tego, co dokonał Sakimoto, i tego się nie da zmienić, to i tak samo Iwata oczywiście, to właśnie jest Tactic, Vagrant Story i Final Fantasy XII. To później te pozostałe gry, wiem, że jeszcze jest od Valinhardt, jest jeszcze kilka produkcji, do których on po części robił muzykę, ale tak jak słusznie zauważyłeś, on już nie był tym głównym kompozytorem, to no jest to takie trochę milenie niektórych elementów, z którego on był bardzo rozpoznawalny, dlatego ja jeszcze po 12 dla mnie jest takim bardzo dobrym jego dobrym albumem, przy którym pracował się z Valkyria Chronicles, ta pierwsza szczególnie odsłona, bo tam gdzieś jeszcze, że on coś tam próbował nowatorskiego, ale bo odbiegamy jakby od głównego wątku. Pawle, nie wiem, czy... Wydaje, że o muzyce do Tactics chyba wystarczająco dużo powiedzieliśmy. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Ja strasznie żałuję, ale to strasznie żałuję, że... Nie wiem, Paweł, ty mnie może ewentualnie poprawisz, ale ja pamiętam, że chyba był tylko jeden koncert w całości poświęcony muzyce tak, do Final Fantasy Tactics. Fanowski w Japonii. Nie najgorzej brzmiał, nie najgorzej brzmi, ale to jest po prostu... Tak zmarnowany potencjał. Ja tego kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć, dlaczego Square Enix dotychczas nie zrobił muzyki. Może też
też powodem, może gdyby, nie wiem, Sakimoto miałby prawa do autorskie do tej muzyki, bo nie wiem, jak to było z Mitsudą, jak on Xenogears'a zrobił ten koncert, czy chyba nie, on jeszcze, to nie były jego prawa, on dopiero dostał, potem jak on się zwolnił, to jak robił przy Chrono Crossie, to wtedy to już jako outsourcing robił, to wtedy miał prawa już do tej muzyki, dlatego też koncert, trasę koncertową zorganizował. Ale kurczę, wielka szkoda. Ja naprawdę, to jest tak, to jest ogromny potencjał ma ta muzyka, żeby w wersji orkiestrowej wybrzmiała. Może właśnie z jakimiś takimi eksperymentalnymi elementami. No nic, może kiedyś się doczekamy, może na Game Music Festival, kto wie. Wiesz, Mariusz, ja się bardzo boję tego. Tak? Wiesz, to się wszystko wbiło w mojej głowie. Jest tak jak w 12, jak zrobili The Zodiac Age i zrobili orkiestrowaną ścieżkę w pełni, tak? Bo zrobili remaster gry, przerobili także muzykę. Są tam takie utwory, gdzie niby Sakimoto nad tym czuwał, ale są takie dziwne dźwięki w paru utworach, które dla mnie nie wiem skąd się wzięły. To jest niby zastępują coś tam, co występuje faktycznie w utworze, ale jest jakieś dziwne. Znaczy, można powiedzieć, że jestem jakiś purystą w każdym tym soundtracków i po prostu ciężko mi jest to przełknąć. Boję się, co by było z Tacticsem. Chciałbym, żeby coś zrobili. Ale chyba nawet jest coś takiego jak fanowskie Final Fantasy Tactics Orchestral. Nie pamiętam teraz dokładnie. Trafiłem. Ale to też jakoś tak dziwnie brzmi. Szybko wyłączyłem, powiem szczerze. Aranżacje, wiesz co, bardzo ciężko się komponuje ze słuchu, w sensie przygotowuje aranżację, jak ktoś ma no, słaby słuch, bo to musisz dyktando zrobić, bo nuty oficjalnie nawet, nie wiem czy na wersję na fortepian, przecież do dzisiaj chyba się nawet fortepianowej wersji nie doczekaliśmy. No ale popatrz się na Final Fantasy 12, jak długo trzeba było czekać na Piano Collections, to też jest zrobione, tu mówisz o prawach autorskich, ja... Tak naprawdę nie do końca wiem, o co chodzi, ale bardzo długo trzeba było czekać. W końcu jak Square Enix, nazwijmy to, pozwolił, nie znam historii, ja tylko spekuluję, załóżmy, że pozwoliło, to kazało to zrobić Sakimoto. Sakimoto poszedł do człowieka, który gdzieś tam na YouTubie, Keiseya Ormonda, jeżeli się nie mylę, poszedł do niego i oni to nagrali. Później to im Square Enix wydał. No ale tak samo na przykład ja mam taki problem, bo wspomnieliście o Stormbladzie, ja jako takim, znaczy Final Fantasy 14 Stormblad, gdzie tam jest Alliance Raid, Return to Evilize bodajże tak to jest, to tam ja mam ten problem też, że tam jest po prostu muzyka wzięta z dwunastki i wstawiona po prostu, dwunastki Tacticsa, jeden chyba utwór z Vagranta i on jest po prostu wstawiony jeden do jeden. Oni mają, znaczy w którymś z wywiadów Matsuno stwierdził, że chciał nową muzykę, ale nie mogli. Ale znowu teraz pytanie jeszcze, nie mogli aranżować, bo powiedzmy, nie wiem, prawa ma Sakimoto jakieś, czy też mają jakieś spięcie na swojej linii, czy nie mogli, bo budżet im nie pozwalał. To jest takie dziwne w ogóle, wiadomo, to są jakieś sprawy tam biznesowe, do tego się nigdy nie dowiemy, no ale żal mi, że faktycznie nikt nie próbuje oficjalnie czegoś konkretnego zrobić. Tak, na pewno w kularach kiedyś jak się spotkamy z Sakimoto, to ja takie pytanie mu na pewno, jeżeli będzie chciał powiedzieć, bo wiadomo, to Japończycy są jednak bardzo skryci, jeżeli chodzi o pewne tajemnice. Pawle, to co? Vagrant Story, bo czas leci, a tu jeszcze Vagrant Story, Final Fantasy Tactics Advance, wypadałoby chyba zakończyć Final Fantasy 12, bo na te dodatkowe już gry chyba nie starczy nam dzisiaj czasu. To po kolei. Poświęciliśmy mnóstwo czasu. Mam wrażenie, że... Ale bo to jest dobra muzyka i spotkałeś dwóch fanboyów. No ale to jak... To jest, musimy przeznaczyć muzyka, więcej czasu na Vagrant Story teraz, wiesz? Tak, no. Oczywiście. I tak kończymy kolejny odcinek podcastu. Zapraszam za tydzień na część druga. Tak jest. Ja sobie przypominam, jak gadaliśmy o Dragon Questie, ja ci tego nie wybaczę do dzisiaj, a że poświęciliśmy tam mało czasu. Dokończymy, wrócimy dobrze do Dragon Questa, nie martw się jeszcze. Słuchajcie, tak jak mówiłem, mnóstwo czasu poświęciliśmy wersji stacjonarnej Final Fantasy Tactics, ale przenosimy się na chwilę na konsole stacjonarne i tutaj przejdziemy
Myślę w miarę szybko. Final Fantasy Tactics Advance w 2003 roku na Game Boy Advance. Muzykę skomponowali tradycyjnie Hitoshi Sekimoto, ale również Kaorio Ohkoshi, Ayako Sasso. Również pojawiły się aranżacje od Nobuo Uematsu. Rok 2007, Final Fantasy Tactics The War of the Lions, który wyszedł pierwotnie na PlayStation Portable, ale również wyszedł na urządzenia mobilne. Muzykę skomponowali Hitoshi Sekimoto i Masaharu Iwata. Final Fantasy Tactics A2, Grimoire of the Rift na Nintendo DS z muzyką również Hitoshi Sekimoto i Masaharu Iwata. Ja mógłbym w dużym skrócie powiedzieć, że ona się bardzo różnią od oryginalnej odsłony Final Fantasy Tactics. Jak już wcześniej wspomniałem, Final Fantasy Tactics Advance kojarzy mi się z bardziej skoczną melodią, z bardziej baśniową. Zresztą sam klimat jest baśniowy. No, jest to oczywiście związane z fabułą, ale chciałbym poznać wasze zdanie. Jak wy odbieracie te przenośne wersje Tacticsów? I tu może zacznę od tym razem od Mariusza. O nie, ja bym wolał od Pawła. Ja bym wolał od Pawła, bo ja zawsze coś tam mogę uzupełnić. Nie ucieknę. Ja powiem tak, ja momentami stawiam trochę na równo Tactic Advance z tym oryginalnym taktikiem, bo ja naprawdę tam zrobiłem wszystko, co dało się. Nie wiem, czy tam się licznik już mi później zatrzymał, ale naprawdę miałem wszystkie wymasterowane klasy. A muzyka, właśnie ty mówisz, że ona była baśniowa i owszem, ona była baśniowa i ona tak, jeju, staram się takie odpowiednie dobrać takie słowa, które dobrze by sformułowały to, co słyszymy. No moim zdaniem ta wersja, ja uwielbiam Wide Melodies, wersję z aranżacjami właśnie z Tactic Advance. Tam są na fortepian, na fagot i na kilka takie bardzo kameralne. Na kameralne zespoły i bardzo lubię, to tylko pokazuje to, że tutaj dużo kompozytorzy postawili na taką melodyjność, jak może w Tactic dalej są te, w Tacticu z 97 one znajdą się utwory, które są jak najbardziej mają tam, są postawione na melodię, ale nie jest ich tak wiele, jak mi się wydaje w Advance'ie. I co przez to ten, a później ten album z aranżacjami najlepiej to pokazuje. Mimo tego, że są ograniczenia, no i też trzeba pamiętać, że są w wersji oryginalnej tego soundtracku są dwie płyty. Pierwsza płyta to są już takie, powiedzmy, w trochę lepszej jakości te utwory, druga no to jest oryginalne wyciągnięte z Advance'a. I gdzie nawet naprawdę te ograniczenia, które kompozytorzy mieli, żeby zmieścić tam na kadridżu, no to już wielokrotnie też mówimy w naszych podcastach, że no ja jestem osobiście jednak zwolennikiem tych czasów, kiedy te ograniczenia pozwalały kompozytorom wypłynąć na szerokie wody podświadomości, że naprawdę byli bardzo kreatywni. Teraz, kiedy no mamy praktycznie orkiestrę w komputerze i można samplowane instrumenty odwzorowane skomponować utwory, które jakby, nie wiem, bez różnicy, jeżeli ktoś ma, nie umie po prostu rozróżnić za bardzo, jak brzmi na żywo nagrany instrument, a jak samplowany. Teraz tak to się wszystko pomieszało, że jak patrzę na tamte czasy, jak były te ograniczenia, no to jest bez dwóch zdań, ale ta muzyka, myślę, że chyba to, co ty ująłeś, Pablo, ta baśniowość aż tu się wylewa z tych utworów. Ja bym powiedział nawet, że te utwory są bardziej trochę minimalistyczne niż w przypadku to było w Tacticu. Sądzę, że to może też właśnie wynikać z tych ograniczeń, jakie konsola Nintendo Advance, Game Boy Advance dawał wtedy. I przez to te utwory, no i też trzeba pamiętać, że są specjalne utwory napisane pod konkretne też postacie, tak? I też pod te światy, w których się tam, po tym świecie, którym się, że tak powiem, poruszamy.
Ale sądzę, że tutaj nic więcej do dodania nie miałbym, ale dla mnie osobiście to muzyka w Advance naprawdę, jak w drugiej części już tak za bardzo nie podpadła dobrze, to w tym wersji tej kieszonkowej, ten Advance, to jest fantastyczna. I tak jak mówię, Wild Melodies uwielbiam. No nie ma roku, żebym do tego albumu nie wracał. Ona gdzieś tam porusza te moje wewnętrzne, trochę takie struny nostalgiczne do czasów byłem w szkole średniej i grałem w Advance'a i ciupałem tych te poziomy. No i też to, co już wielokrotnie tu było wspominane, ta taktyczność, która została poszerzona tam o później te dodatkowe elementy tych sędziów, tak, którzy albo ciebie nagradzali, albo karali, i to się później ci sędziowie z kolei Final Fantasy XII później pojawili. Ale to będziemy o tym rozmawiać za chwilę. Pawle, chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć na Wiesz co, dodam po pierwsze Advance'a? Tak, że też uwielbiam Wild Melodies of Final Fantasy Tactics Advance. Uważam, że to jest świetne. Bardzo ma takie, tak jak mówisz, kameralne, nawet nostalgiczne te aranżacje. Jest tam parę utworów, które naprawdę, jak mam trochę gorszy humor albo zdołowany jestem, to idealnie oddają to wszystko. Natomiast Final Fantasy Tactics A2 to jest tak naprawdę aranżat, znaczy nie wiem, nie powiem, w dużym stopniu powiedziałbym, że nawet, no nie chcę strzelać, że całości, ale tam jest praktycznie z dwunastki z Tactics Advance pozbierane utwory, trochę przearanżowane, bo to tak, jest lepszy sprzęt, tak jest. Dostali i tak samo jest później Final Fantasy XII Revenant Wings, wyszła taka gra strategiczna na DS-a bodajże, tam jest dosłownie to samo zrobione. Tak naprawdę... Znaczy w Revenant Wings zostały chyba prawie całkowicie przeniesione z dwunastki. Przynajmniej te chyba najbardziej znane melodie ze stacjonarki. Tylko, że tam, jeżeli się nie mylę, to jeszcze jest w kompozytorach podawany Kenichiro Fukui. Natomiast próbowałem znaleźć jakieś informacje, no bo przeszedłem Revenant Wings, ale to dość szybko go przeleciałem tak naprawdę. Nie próbowałem się jakoś zagłębiać w tą grę. Była ciekawa, natomiast no, uważam, że dalej te wszystkie dotykowe ekraniki, mimo że jak świetnie by były zrobione, to nie są dla mnie. I to już się pokazało w czasach DS-a. No i tak faktycznie można by powiedzieć, że na dwunastce skończyło się komponowanie muzyki do świata Evilize. I tyle, no. Tak wspominając jeszcze o samym Tacticsie Advance i mówisz o lekkości muzyki, która wynika, tylko że świat, gdybyś popatrzył na linię czasową w grach, no to Tactics Advance i Tactics A2 są na samym końcu, bo tak naprawdę gra, powiedzmy, prolog i zakończenie zaczynają się w takim bardzo realnym świecie, gdzie masz, i to nie chodzi o taką technologię magiczną, jaka jest w dwunastce stworzona, statki powietrzne, które na jakimś Makisajcie latają, czy jak się te kryształy tam nazywają, tylko tu jest takie zwykłe miasto, takie zwykłe, najzwyklejsze, zwykłe dzieci z problemami i myślę, że to właśnie też jest kwestia tego, że konsole Nintendo zawsze było uważane, że jako konsole dla dzieci stworzona została gra, która porusza takie dziecięce problemy, tak jak jakiegoś rodzaju mobbing, jak ojciec, który jest alkoholikiem w sumie, bo tak trochę jest, jak to, że próbujemy uciec do jakiegoś nierealnego świata, bo tutaj Evilize jest stworzone na podstawie tego, co nie pamiętam, jak się ten dzieciak nazywa, który tą książkę czyta, bo to nie jest Mute, ale on, tak, to jest Mute bodajże, bo Marsze chyba jest głównym bohaterem. On na podstawie tego, jak kojarzy, jak tam gdzieś stwierdza, że po prostu jego wyobrażenie tego, co się naoglądał w grach z Final Fantasy, nie jest wspomniane, że to jest stworzony świat według tego, co on by chciał, tak? Jego ojciec nagle jest szychą, nie jest już kimś na dnie, który po prostu sięga po butelkę, tak? Jego brat, który jeździ na wózku inwalidzkim, nagle jest zdrowy, tak? I ich koleżanka, która ma tam jakieś kompleksy, świetnie się w tym świecie czuje. No i my tak naprawdę drążymy przez świat, żeby ich przekonać, że to nie jest
prawda nie jest, że tak się nie powinno, no i próbujemy wrócić, tak? Czyli z takiej smutnej, szarej rzeczywistości przenosimy się do takiej dziecięcych wszystko marzeń. Jest takie piękne, kolorowe. Tutaj w sumie pierwszy raz występują jakiekolwiek rasy, tak? Znaczy one niby zostały stworzone na potrzeby finala dwunastki, ale one tutaj chyba są pierwszy raz użyte, bo dwunastka wyszła później. No i też można, jeżeli w taktikcie komuś przeszkadzało to, że musi być bardziej stonowana ta muzyka, bardziej mroczna, bo przeszkadzało to, że ludzie z ludźmi nie mogą wesołymi utworami, w wesołych utworach się bić i zabijać, no to tutaj można podejść do tego, że właśnie te wszystkie barwy, te kolory, które tam są, te dziwne, no bo przecież jak popatrzysz na wiery w tym 2D świecie, takim super deformy, no to takie chodzące króliczki, nie da się, nie ma co się oszukiwać, tak? To może też wynika ta taka bardziej radosna strona tej muzyki, no ale przecież mamy choćby utwór tego Mute, on jest taki bardzo dołujący, taki faktycznie niby trochę lekko pompatyczny, choć może to jest złe słowo w tym przypadku, ale on jest taki dający trochę refleksji, wiecie, to ma swoje momenty. Czy tutaj akurat z tego, co mi się wydaje, to Ayako Sasso i Kaori Okoshi stworzyły głównie muzykę do walk. Z tego, co gdzieś tak kiedyś się orientowałem, mogę się mylić, bo to lata były. No i może to też świeża krew, która weszła do tego uniwersum, też nadała trochę innego tonu temu soundtrackowi. No, dokładnie, to akurat się pod tym bardzo podpisuje. Niemniej jednak Final Fantasy Tactics Advance pozostanie w moim, no, myślę, top 10 najbardziej lubionych, najlepszych gier, jakie w jakiekolwiek grałem. To jest to, prawda, też to, co ty mówisz. Rzeczywiście, ta muzyka jest miejscami wesoła, jest miejscami skoczna, ale ważne jest przede wszystkim jeszcze kontekst. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, bo mi się tak przypomniała. Mm-hmm. Znaczy wcześniej miałem na myśli, ale mi wyleciała. Jeżeli mówimy o tym taktiksie i tych radosnych utworach do walki, bodajże trzecim, jest Unit Introduction. To jest ponoć jeden z pierwszych utworów, chyba Iwata go skomponował, który miał być właśnie do walki. I jak znajdziecie sobie go na Spotify i puścicie, a on w grze został użyty jako taka filmik prezentujący klasy, no to zobaczycie, jaki on jest radosny, tak? To jest naprawdę, naprawdę taki skoczny, żywy utwór. No i postawcie sobie go przy tych utworach z walki, znaczy albo weźcie, puśćcie sobie go na Spotify, włączcie sobie Tacticsa i zagrajcie. Nie wiem, może to śmiesznie wyglądać, może nie, ale to ponoć był pierwszy utwór stworzony na potrzeby walki, od razu odrzucony. Tak, no to było co mówiliśmy, że rzeczywiście na początku myślano o tym, żeby były jakieś weselsze melodie, ale koniec końców powiedziano, że jednak pójdziemy w zupełnie innym kierunku. Moi drodzy, rok 2006, na PlayStation 2 ląduje Final Fantasy 12. Vaughn, wait! What is it? I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. This stone is devoid of power. Empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. Chyba największa, jedna z największych, a może inaczej, największa gra z całej serii, która dogłębnie przedstawia świat Ivalice. Historia o dwóch sąsiadujących ze sobą królestw, które walczyły o swoje wpływy. Między nimi znajduje się Dalmasca, która pozostała neutralna, ale koniec końców została najechana i zdobyta przez wojska Arkadii. No i mamy młodego złodzieja zwanego Van, który poszukuje winnych śmierci swojego brata, który wraz z kapitanem Baszem mieli zadanie chronić króla Dalmaski, no ale wyszło jak wyszło. Generalnie potężna gra, świetna fabuła, mnóstwo intryg politycznych, wojskowych i tak dalej. No i przede wszystkim to, co też jest najważniejsze, muzyka Hitoshi Sakimoto, Hayao Matsuo i Masaharu Iwata. Pozwolę sobie, zanim
oddam wam głos, pozwolę sobie pominąć Final Fantasy Revenant Wings, o którym Paweł wspomniałeś, bo to jest tak, to jest gra na DS-a pseudostrategiczna i to dosyć mocno pseudostrategiczna, bo raczej trudno nazwać metodę walki z przeciwnikiem Huzia na Juzia jakąkolwiek taktyką. Tak naprawdę zaznaczałaś wszystkie jednostki i waliłeś gdzie popadnie, w jakiejkolwiek postaci. Tak, mocno eksperymentalna. No zresztą gra. Też... mocno eksperymentalna. Bardzo brutalna, znaczy, eksperymentalna, gra. Eksperymentalna, no też... ale to jest bardzo, bardzo dziwna. Przepraszam, no. Nie usłyszałem. Tak, bardzo dziwna, bardzo szybko się rzeczywiście w nią gra. No i to jest to, co powiedziałeś, że mnóstwo tej muzyki z Final Fantasy XII tu się po prostu powtarza. Możecie zagrać, ale nie trzeba. Najważniejszy jest oczywiście ten największy tytuł, czyli Final Fantasy XII. Tak jak powiedziałem, jeden z moich ulubionych rzeczywiście finali, jedna z moich ulubionych gier na PlayStation w ogóle. Mariusz, tu do ciebie mam pytanie. Jak ty wspominasz Final Fantasy XII, muzykę do tej gry? Mhm. Ja pamiętam, jak Final Fantasy X pojawiła się na dwójce i oficjalnie Sakaguchi już odszedł, wtedy to jeszcze było Squaresoft, później Square Enix, wiadomo z jakich przyczyn, ta fuzja tam, jednych przynajmniej, jednym z wielu. I później tam były te pogłoski, że prace nad jedenastką, że ta jedenastka już wyszła i pamiętam taki... artwork był na stronie Square Enix, który mówi, że szukamy pracowników do nowej marki, nowego IP od Final Fantasy, tak? Że teoretycznie to miała być ta 12 część. I pamiętam, że bardzo długo powstawała 12, bardzo długo, bo ona chyba, poprawcie, jeżeli się mylę, ona się pojawiła prawie pod koniec już tak naprawdę chyba, albo to było już połowa, albo pod koniec kadencji PlayStation 2. Ja mogę powiedzieć tak, że produkcja zaczęła się pod koniec 2000 roku. No. Tak więc. Czyli to już chwilkę po premierze tak naprawdę Final Fantasy Tactics. Znaczy pamiętajmy o Vagrant Story, które na razie pominęliśmy. I Vagrant Story, do którego przejdziemy również, oczywiście. No. To ja tylko w skrócie powiem, bo w ogóle taka też znalazłem taką informację, że Sakimoto zaczął pracę nad tą muzyką do tej gry, to 2 lata po tym, jak dopiero gra jeszcze powstawała. Dopiero powstawała, czyli że jakby nie było od samego początku, tak? I on miał te spotkania też z... producentami, którzy już od razu mu powiedzieli, że słuchaj, ty się nie musisz martwić, możesz skomponować muzykę jaką chcesz, żeby nie wzorować się na Uematsu, bo Uematsu już wtedy chyba i on jeszcze chyba nie wiem, czy był na freelancerem, bo już teraz nie pamiętam, w którym roku on już odszedł. Był freelancerem, on już odszedł. Chyba już był, chyba po 10 on już odszedł. Bo jeszcze trochę przy 11 pracował, ale on nie był głównym kompozytorem, bo tam była Kumi Tanioka i Boże, że zawsze zapominam tego drugiego kompozytora. Jeszcze był taki jeden kompozytor. Natomiast on odszedł i no i teraz nagle musieli, jeszcze chyba Sakimoto był kompozytorem chyba w Square Enix wówczas. No i powiedzieli mu, że słuchaj, no możesz napisać muzykę jaką chcesz. I on się bardzo ucieszył, bo bał się, że musi po prostu kopiować Uematsu. No, ale później finalnie wyszło tak, że zaczął pisać i nagle się okazało, że kurczę, ale co z tymi jakby fanami, tak, muzyki, którzy wychowali się na muzyce Uematsu. I na szczęście, dobrze, że jakby zachował swój własny styl, ale poniekąd tam niektóre utwory... są, tak? Bo tam chyba jest nawet utwór Battle Gilgamesz. Tak, Clash of the Big Bridge. Tak. Jest zaaranżowana chyba jedna z lepszych aranżacji w wykonaniu Sakimoto. No i ta muzyka, dla mnie na przykład muzyka do Final Fantasy XII, bo ja o samej grze nie będę mówił, bo uważam, że inaczej, na pewno nie zasługuje moim zdaniem na 40/40 od Famitsu. Ale nie dostała? Proszę? Nie dostała 40/40. No, tak? Nie, tylko a mi się wydaje, że to była...
Proszę? No, nie jestem w 100% przekonany. Wiem, że Vagrant Story dostał. Mi się wydaje, że to dostał. Był pierwszy final, który dostał Famitsu pełną całą tą... ale to ja mówię, to już do sprawdzenia sobie, jak ktoś chce, to niech sobie wygoogluje. Niemniej jednak ja pamiętam, że jak zacząłem grać, to ja powiedziałem, tak, w końcu powrót troszeczkę do Vagrant Story, czyli będzie mroczniejszy, że w ogóle ten system, który tam zaproponowali, podobał mi się. Ale pamiętam, że z biegiem, jak ta gra się bardzo rozwijała, to już gdzieś tam chyba, nie wiem, byłem w 3/4 gry i już powiedziałem, że jednak, że szkoda, że to jednak nie jest to, bo ja jednak liczyłem coś... tak ty mówiłeś, że ta gra była poważniejsza, że te elementy, które tam zostały poruszone związane z walkami znowu tam powiedzmy politycznymi, rodami i tak dalej. Ale gdzieś tam pamiętam, że w pewnym momencie ta grę oczywiście skończyłem i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry tytuł. Ale jednak pamiętam, że miałem trochę bardzo duże oczekiwania. Myślę, że wtedy każdy, jak grał w każdą odsłonę Final Fantasy, to zawsze miał jakieś bardzo duże oczekiwania, ale ja tutaj miałem też szczególnie z tego względu, bo wiedziałem, że to byli twórcy zespół, który tworzył Vagrant Story Final Fantasy Tactics, tak więc liczyłem na właśnie mniej więcej w tych klimatach. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, ja uważam, że to jest jakby esencja tego, co dotychczas kompozytorzy Sakimoto i Iwata po prostu zrobili dotychczas. To jest taka jakby kulminacja ich najlepsza praca. Znaczy dalej tam, bo będziesz później pytał nas na sam koniec, jaki jest ulubiony soundtrack, to więc nie będę może zdradzał. Ale sądzę, że pod wieloma względami to jest taka kulminacja ich pracy, tak? Że to, co dotychczas osiągnęli wcześniej, to... przelali na Final Fantasy 12 i gdzieś tam po tej części, co już też Paweł powiedział, że już było im ciężko się odnaleźć w innych produkcjach, że troszeczkę może nie chcę użyć słowa, że kopiowali ze sobą, ale nie potrafili gdzieś tam zerwać odciąć się od przeszłości, tak? Że nie zaryzykowali jakichś większych eksperymentów może w kolejnych produkcjach. Dlatego w moim na przykład odczuciu ta 12 naprawdę pod wieloma względami miała bardzo dobrą muzykę. A pamiętam, że też temat przewodni, temat kończący, i nie mówię tutaj o piosence Kiss Me Goodbye, tylko te dwa utwory, to były chyba były jedyne dwa utwory, które zostały nagrane przez orkiestrę symfoniczną. Symfonik Poem Home ci chodzi? Ten przez Taro Hakase bodajże taki nagrany na koniec, na napisy. Tak. I pamiętam, że to była jeszcze, wtedy to była nowość, tak, że dobra, mamy drugą generację Sony PlayStation, ale to była jeszcze taka nowość, że zaczęto nagrywać wysoko, bo to była bardzo wysokobudżetowa produkcja, ale że nagrywano orkiestry symfoniczne. Dalej oczywiście mówimy raptem o dwóch, trzech utworach, ale jednak no, to była nowość jeszcze wtedy. I dwunastka się na pewno zapisała u mnie pod względem właśnie znowu tych tematów, tych postaci, bo mamy kilka naprawdę bardzo mocno rozpoznawalnych bohaterów tej gry. Jeden chyba też z moich ulubionych. I pamiętam, że też te tematy bardzo się wybijały. Też tematy miast, bo tam mamy kilka miast, które zwiedzamy, czy lochów. No ogólnie z większym rozmachem, tak? Jakby porównać dwunastkę do Vagrant Story albo do Final Fantasy Tactics, no to sądzę, że no to jest jednak z większym rozmachem, ale też wiemy dlaczego. Dlatego na pewno dla mnie dwunastka, jak pamiętam i wspominam, no to jest taka właśnie kulminacja pracy obu kompozytorów. Tyle z mojej strony. Właśnie to, co Mariusz powiedział i też pod tym podpiszę, że Final Fantasy XII to jest właśnie ten szczyt kariery i więcej już chyba nie osiągnął. I troszkę się nie dziwię, bo to jest naprawdę fantastyczny soundtrack, monumentalny, potężny pod każdym względem. Zapadające w ucho motywy, przewodnie postaci, miast, z moim ukochanym The Royal City of Rabanastre.
na czele. No i to też, co warto myślę wspomnieć, że soundtrack do Final Fantasy XII był nominowany do nagrody BAFTA w kategorii Best Original jeszcze, Score. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jeżeli pamięć mnie nie myli, dwa razy platyną się pokryła ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o sprzedaż. Chyba tak, no. tak było. Więc no to tylko Paweł. Pokazuję. Jak Mariusz opowiada, to mi tyle rzeczy przyszło na myśl do powiedzenia. Postaram się nic nie pominąć i streszczać. Więc tak, no, Final Fantasy XII to jest dość, znaczy kolejna odsłona ważnej dla Square Enix serii. Ona na pewno ma duży budżet, miała. Na pewno od niej sami nawet włodarze oczekiwali dużo, tak? Znaczy chcieli, żeby się była dobra, sprzedała. Do tego, no, jak w czasach, kiedy ona wychodziła, no to dostęp do internetu nie był powszechny. Tak, może niektórzy nie wiedzą, ale kiedyś nie było tak łatwo z tym. No i czytało się różne magazyny, jak już Mariusz wspomniał. Ja pamiętam, że tam w ogóle były, Matsuno odszedł w połowie, że mówiono o tym, że Matsuno chciał zrobić ją jeszcze poważniejszą niż jest, poruszyć jakieś dziwne tematy, już teraz nie chcę sięgać pamięcią nawet, co to dokładnie on tam próbował przemycić. Zarzuca się cały czas Baszowi, że to jest, znaczy nie Baszowi, tylko Vanowi, że to jest postać rzucona na siłę, żeby, no bo niby młody chłopak, nie... Bo tak, musi być nastolatek, który ciągnie całą historię. Wiecie, no jeżeli już mówimy o... Mówicie, że po pierwsze to Iwata z Matsuna tam niewiele zrobili. Chciałbym, może broniąc trochę Iwaty, ja nie mówię, że śledzę jego karierę, pomimo, że już teraz nawet w Bad Escape'ie nie ma, nie wiem, co on teraz robi, tak naprawdę próbowałem kiedyś dojść, to Iwata jeszcze później naprawdę ma fajne parę przejawów, przynajmniej kilku kompozycji, choćby w Muramasie, ale Sakimoto... Nie, wiesz, no, przykro mi powiedzieć, ale osiadł na laurach i zaczął, znaczy przestał komponować. Znaczy ja uwielbiam jego soundtrack do Dragon's Crown, który praktycznie cały zrobił sam. On jest taką namiastką Vagrant Story nową. No ale poza tym mówisz, Mariusz, czemu tam nie ma orkiestry. Z tego, co czytałem, bodajże to jest z limitowanej edycji, to dawno temu było, więc mogę dużo pokręcić, ale limitowana edycja soundtracku ma takie dwa wywiady. Jest tam wywiad, znaczy rozmowa pomiędzy Sakimoto a Fukui. Pamiętajmy, że PlayStation 2 to nie jest jakaś cudowna maszyna, która nie wiadomo co uciągnie. Gra jest na jednej płycie i jakby nawet chcieli to nagrać orkiestrowo, boję się, że mogliby tego nie zmieścić na niej, a może nawet sprzętowe by to jakoś ciężko mogło pójść z samą grą, no bo przecież wczytanie do pamięci muzyki, no nie wiem, może dałoby się puszczać płytę audio, no ale to DVD to nie jest płyta audio. Na chwilkę przeszkodzę, wiesz co, bardziej nie chodziło mi o to, dlaczego cała ścieżka dźwiękowa była dlaczego nie użyli więcej tych utworów orkiestrowych, bo jakby mi to za bardzo nie przeszkadzało. Natomiast wiesz, jak popatrzymy na inne produkcje, nie wiem, Medal of Honor Frontline, który się pojawił też na dwójce, on był w pełni zorkiestrowany, w sensie był nagrany przez orkiestrę. Jednak wiemy, że to była mała produkcja w porównaniu do Final Fantasy. Znaczy ilością 12. muzyki w tym sensie ci chodzi, nie? Że mała produkcja. No tak, no tam 45, no koło godziny, tak, było nagrane przez całą orkiestrę symfoniczną w Medal of Honor Frontline, ale tak mówię, ja tutaj miałem bardziej, żeby troszeczkę rozjaśnić sytuację, bardziej mi chodziło o to, że nagrali tylko i wyłącznie te dwa utwory i moim zdaniem nie jest to jakiś, powiedzmy, minus, tak? Ale co ty zacząłeś, o czym zacząłeś mówić, to się z tobą w pełni zgadzam, tak? Znaczy tutaj jeszcze jest tak w tej rozmowie było, że nie Kenichiro Fukui, jak się nazywał basista Black Mace'u? Pomóż mi, Mariusz. Boże, to nie pamiętam. Ja zawsze mam, no, ale przepracował przy siódemce. No, wiemy, o kogo chodzi. Niech sobie tak. Słuchacze poszukają basisty Black Mace'ów. On zajmował się przeniesieniem muzyki Sakimoto na chip dźwiękowy konsoli, tak? I on w tym wywiadzie wspomina, tak jak mówię, to dawno czytałem w tej rozmowie, więc mogę coś pomylić, że Sakimoto w swoim programie, którym komponuje, używa praktycznie wszystkich możliwych ścieżek. Coś tam było wspomniane o 128, a on miał do dyspozycji 20 parę. I zdarzyło mi się kiedyś znaleźć w internecie taką ściągnięte z płyty pliki dźwiękowe, puszczone przez tam plugin czy program, które niby go odtwarza,
wydaje mi się, że najpóźniej starałem się przy jakimś drugim, trzecim przejściu zwrócić na to uwagę, to usłyszycie, że to jest całkiem inna wersja soundtracku w grze, a to, co jest wydane na płycie jako oficjalna ścieżka dźwiękowa. Już pomijmy to, że zorkiestrowali ją całą na potrzeby remake'u, tak jak już mówiłem, tam jest parę takich rzeczy, które mi się nie podoba. Utwór Angelii Aki wyleciał, tak? Nie ma go na remasterowanej ścieżce dźwiękowej, prawdopodobnie przez licencję. Cała ścieżka, nawet jak sama gra, jest zrobiona z rozmachem. Tam przecież jest tak dużo mocnych utworów. Dla mnie to tam momentami po prostu Gwiezdnymi Wojnami i nawet sceny w grze po prostu przypomują jakieś Mroczne Widmo, tak jak jest na końcu jest ta taka feta, tak? No, to są takie momenty w finalu, które mi to samo przypominają. Sakimoto w którymś z wywiadów powiedział, że ponieważ nie wiedział do końca, jak będzie przebiegał pracę nad grą, skupiał się na skomponowaniu, powiedzmy, utworów dla postaci, oddaniu klimatu jakiejś lokacji, tak jak opowiadałeś, że tobie też zapadły tam w pamięci niektóre. No i tak faktycznie trochę jest, że są takie miejsca, które no, wbijają się człowiekowi w głowę i nie oszukujmy się, muzyka z gier to jest muzyka funkcyjna, ją ciężko się niejednokrotnie odbiera bez znajomości gry. Ja sam do soundtracku musiałem się trochę przekonywać, bo miałem go przed samą grą, no bo soundtrack wyszedł dużo wcześniej niż gra w Europie. To jest naprawdę potężne, jakby to powiedzieć, dzieło Sakimoto, choć dzieło to takie jest przesadne, bo to od razu go wystawiamy mu jakąś wysoką ocenę, ale naprawdę świetna robota kompozycyjna. Świetnie to opisał, to co tam się dzieje. On sam powiedział, że lubi chyba którąś Cerobi Step albo któryś z tych takich właśnie utworów towarzyszących nam bieganiu po planszach. Pamiętajmy też, że tutaj nie ma, to jest pierwszy Final Fantasy, choć pewno wypadałoby wspomnieć o finale 11, bo pewno tam tak nie jest, nigdy nie grałem, którym nie ma przejścia do walki. On musiał brać pod uwagę to, że jeżeli ty biegasz po polu, to nagle na przykład zaczepiają cię jacyś przeciwnicy i to dalej ma pasować. To ma, no, ma fajnie opisywać, to fajnie spukać dźwiękami tej walki. To jest całkiem inne podejście. Wspominałeś, że są utwory Uematsu. No to jest Final Fantasy. No, kto chciałby Final Fantasy bez Chocobo Tame, bez Tittle Tame, bez Prelude, bez takich dość klasycznych, sztampowych utworów. Battle on the Big Bridge, czyli ten z pojedynków z Gilgameszem. Gilgameszem, tak, z Enkidu. No to musi być, to jest świetnie brzmi, też świetnie. Zresztą, nie oszukujmy się, to jest utwór, który idealnie brzmi pod orkiestrę i myślę, że nawet w głowie Uematsu, kiedy go tworzył na potrzeby bodajże finala piątki, to on tak brzmiał. Piosenka, z tego co słyszałem, to jest takie, znaczy nigdzie nie znalazłem takiego oficjalnego źródła tej historii, ale to było coś na tej zasadzie, że poproszono Uematsu, żeby piosenkę, żeby stworzył, napisał jakiś utwór wokalny. No i on coś znalazł tam w szufladzie, stworzone na potrzeby czegoś, co sobie zapomniał, czy za późno oddał. Takie, nazwijmy to, leniwe, ale dalej jest całkiem ładna, wzruszająca. Świetnie, znaczy, nie wiem. Znaczy Angela Aki w ogóle idealnie, tak, jakby, tak. Wiesz, czekał ona na idealną tekst. Osobę, która to zaśpiewa. Czy, nie wiem, faktycznie dwunastka to jest takie zwieńczenie dorobku, powiedziałbym, Sakimoto w bardziej w Square Enix niż jego samego ten, bo ja mu jeszcze daję szansę. Ja oczekuję, że ktoś mu da jeszcze jakąś muzykę elektroniczną do stworzenia. No, ja bym takiego Gradiusa, no, do którego też pisał muzykę, bym usłyszał. Trzymamy jak najbardziej kciuki za Sakimoto. Mamy nadzieję, że jeszcze usłyszymy go w niejednej grze. Może kiedyś powróci do serii Final Fantasy. A propos, a zanim przejdę do wisienki na torcie, czyli Vagrant Story, ja, w dużym Pawle, skrócie ja się, jeszcze o innych... Pawle, ja się tak zastanawiam, bo nam się tak fajnie z Pawłem rozmawia,
że może zostawmy sobie te Vagrant Story na inne. Jestem za. Ale wiecie dlaczego? Bo Vagrant Story nie możemy tego zmieścić w 5-10 minutach. To jest za duża produkcja. Potężna rzecz. Poza tym mocno eksperymentalna jak na czas PlayStation nadal, biorąc pod uwagę, że wtedy mnóstwo nowych IP, ale ja bym chciał, bo Vagrant Story to jest kolejna bardzo taka bliska memu sercu gra i też muzyka. Właśnie przyznam szczerze, że też właśnie myślałem o tym i chciałem wam zaproponować, ale Mariusz oczywiście powiedział to pierwszy. No bo słuchaj, my do tej samej szkoły Jedi chodziliśmy. Wiesz, ja po prostu, wiesz, wyczułem to. Ty już mi czytam tak. Myślę. Ja proponuję podsumować spotkanie. O Vagrant Story będziemy oczywiście mówić, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. W dużym skrócie jeszcze dopowiem o dwóch innych tytułach, które dzielą się w świecie Ivalice. A jednym to jest Final Fantasy Crystal Defenders, gra z gatunku Tower Defense, wydany w 2008 roku. Tak, w 2008 roku pojawił się jakiś, nie pamiętam, dodatek, rozszerzenie w 2009 do niego. No cóż, jest tam podpisany Hitoshi Sakimoto jako kompozytor, ale tak naprawdę zostały przeniesione do tej gry jakieś jego aranżacje z Final Fantasy Tactics Advance i 12 Revenant Wings. W samą grę nie grałem, ale czytałem recenzję, że to jest raczej średniak. Tak, jest średniak. No wiecie, Final Fantasy Tower Defense, no błagam was. Drugi taki tytuł, o którym myślę troszkę możemy jeszcze chwilkę pogadać, to jest Final Fantasy XIV Stronghold, czyli duży dodatek do Final Fantasy XIV. To też przenieśmy, bo mamy wśród naszych czytelników fanów tej serii fanów i muzyki. XIV, tak. Ja w ogóle od XIV zróbmy oddzielny odcinek. Jeżeli nie macie nic przeciwko, ja bym przeszedł jakby do podsumowania, czyli nasz ulubiony jakby soundtrack B, Sakimoto i Iwata, jeżeli chodzi o co. To tak, no tak na zakończenie umawiamy się. Vagrant Story. Jesteśmy Paweł, my się odcinku. Już rezerwujemy, tak więc wiesz, szykuj się. Mariusz, zapisuj. Final Fantasy XIV razem ze wszystkimi dodatkami również w kolejnych odsłonach. Tak. Trzeba, należy rzeczywiście o nich pogadać, a no sorry, musimy zarezerwować na to czas rzeczywiście. A słuchajcie, moi drodzy, tak jak Mariusz wspominał, na koniec chcę was zapytać o jeden, nie o trzy, nie o pięć, o jeden wasz ulubiony tytuł z ulubioną ścieżką dźwiękową do gry, które dzieją się w świecie Ivalice. I zacznę tu od naszego gościa. Głupio mi mówić o grze, o której nie wspomnieliśmy, która nawet przez samego twórcę jest, to taki spoiler do odcinka, którym nie wiedziałem, że też będę nagrywał, którego przez samego twórcę jest, czyli Matsuno, jest nieuważana za świat Ivalice. On tak nie projektował tego. No mi chodzi o Vagrant Story. No, ja nie lubię tego wybierać, bo ja kocham wszystkie płyty Sakimoto, no nie powiem, że równo, ale powiedzmy na delikatnie pod pierwszym miejscem. Ale chyba Vagrant Story jest dla mnie takim jednym z ważniejszych soundtracków, takich, których naprawdę uwielbiam i o każdej porze dnia i nocy mogę słuchać. Zawsze tam znajdę jakiś utwór, który mogę zapętlić, mogę puścić go z całości. Znaczy łzy wzruszenia zawsze mi się cisną, a co najgorsze to kiedyś muszę po prostu siąść i porządnie pograć w tą grę, żeby zrozumieć, o co tam chodzi, bo mam wrażenie, że jest niby prosta, ale ja tak jakoś zawsze się gubię. Posiada ciężką fabułę, ale gdybym miał cię zapytać o te tytuły, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No to mi bardzo trudną rzecz zadajesz, no bo no chyba... Wszyscy mówią. Co ale nie tak znaczy, ja się nie dziwię, no bo wiesz, gdyby mnie spytano o soundtrack z ostatniego wieku, nie, no to pewno też bym miał dalej problem, ale już ta lista byłaby mniejsza. Ale jak ty mnie pytasz o soundtrack z jednej, w sumie z trzech gier, no bo Revenant Wings, Crystal Defenders czy A2 Tactics pomijam, no to jest ciężko mi wybrać pomiędzy tymi trzema. Każdy ma swoje plusy, minusy, choć minusów to raczej nie ma, ale pewno postawię na Tacticsa zwykłego, no bo to jednak moja pierwsza gra, pierwsza miłość do tego gatunku, a no i pierwsze spotkanie z Sakimoto.
Mariusz, jak to u ciebie wygląda? Ja się zawsze biję w pierś, bo ja mam problem z Vagrant Story i z taktikiem, bo te oba albumy ja na takim samym piedestale, że tak powiem, stawiam, bo Vagrant Story jest bardzo mocno eksperymentalny. W ogóle kompletnie odstaje od tego, co wiemy o średniowieczu, w ogóle o jakichś takich, powiedzmy, takiej właśnie muzyce fantasy, bo kompletnie to jest odwrócenie o 180 stopni tego, co sobie w głowie wyobrażamy, że to nie jest Klan Nat i Robin Hood, czy tam inne współczesne filmy o fantazji średniowieczne. Ja właśnie chyba bardzo sobie te Vagrant Story, szczególnie sobie cenię te tematy, chyba pamiętam z walk, w ogóle te tematy fabularne, szczególnie pod koniec. Jest taki piękny utwór, który mocno gdzieś tam porusza też wewnętrzne struny. Ale jednak, jakbym miał powiedzieć szczerze, to chyba taktyka wolę, dlatego że dla mnie to było kompletnie poznanie na nowo troszeczkę muzyki do gier wideo, że można inaczej napisać muzykę niż dotychczas, bo wiemy, był Uematsu, był Sugiyama, było kilku innych jeszcze znanych japońskich kompozytorów, wiadomo, Mitsuda i tak dalej, można byłoby wymieniać. Ale Taktik dla mnie mnie zauroczył takim światem, który był zbalansowany na pograniczu właśnie tego mrocznej atmosfery, a zarazem troszeczkę takiej, powiedzmy, sielankowej momentami, która idealnie jakby oddaje nastrój tego, co widzimy też na obrazie. Dlatego ja też bardzo lubię Taktika, szczególnie ze względu na motywy bitewne. Cóż, no chyba nic więcej nie mam tutaj do dodania, bo już większość powiedzieliśmy na samym początku podcastu, dlatego w moim przypadku to jest Taktik, chociaż też gdzieś tam serduszko puka, jak myślę o Taktik Advance, tak więc nie, no myślę, że Taktik to jest dla mnie takie numero uno będzie. No tak, nie dałem rzeczywiście prostego zadania. Dobra, Paweł, tutaj oddaję honor, rzeczywiście to nie jest trudna rzecz. Tu zostało powiedziane, że w waszym przypadku Tactics to jest pierwsza gra i ta pierwsza gra jest oczywiście zawsze najlepsza i zawsze będziemy ją stawiać na piedestale. No w moim przypadku był to Final Fantasy Tactics Advance na przykład, którego darzę do dzisiaj dużą estymą i jeśli mam taką okazję, to powracam do tego tytułu wielokrotnie. Nadal mi się fantastycznie słucha tej muzyki, ale jakbym miał wybierać takiego, który minimalnie postawi jedną nogę wyżej, to myślę, że wybrałbym Final Fantasy XII. Muzyka potężna, monumentalna, fantastyczna. Kiedy jej słucham, to ja po prostu znajduję się w tym świecie. Przywdziewasz zbroję i idziesz walczyć ze smokami. Żebyś wiedział, że ja się tak czułem. Żebyś wiedział, że jak pierwszy raz zagrałem Final Fantasy XII, pamiętam, że miałem rozłożony poradnik Extreme od PSX Extreme, gdzie Zax opisywał, jak przejść całą grę i trochę mnie przestraszyło to, że mam mi to zająć jakieś circa 150 godzin, ale to mnie w ogóle nie zniechęciło, wręcz przeciwnie. Brnąłem cały czas przez ten świat, chodziłem po tych wszystkich pięknych miastach, po tych pustkowiach wyniszczonych, po kanałach i czułem się fantastycznie, czułem się świetnie i słuchając tej muzyki, która leciała wtedy z głośników. I cieszę się, że teraz żyję w takich czasach, kiedy muzykę do takiej gry mam w zasadzie w zasięgu ręki i mogę usiąść i ją po prostu posłuchać w dowolnym momencie i no, powracam tymi oczami wyobraźni do tamtych czasów i do tego miejsca. Słuchajcie, moi drodzy, pogadaliśmy zdecydowanie za długo. Początek roku, mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie nam wybaczą, ale słuchajcie, no bardzo ważny temat mieliśmy do obgadania. Zacnego ważny, gościa, potężny, który też ma tak. Dużo do powiedzenia, tak więc mam nadzieję, że wybaczycie nam i dziękujemy, że dotrwaliście do samego końca. Dziękujemy wam serdecznie, Pawle. Tobie przede wszystkim dziękuję za to, że byłeś, za twoją wiedzę. I że się strasznie rozgadaliście. Dziękuję za gościnę.
Tak, przepraszam. Nie ma co przepraszać. Słuchajcie, ja po prostu siedziałem i was słuchałem i w sumie mogłem po prostu wyjść, zostawić was, ale nie chciałem was zostawiać. Nie tylko dlatego, że się próbował. Boję, że dlatego, że mi się po prostu fantastycznie was słuchało. No, i vice versa. O takich ekspertów nic nie robiłem. Mariusz, zapraszamy ludzi, zapraszamy naszych słuchaczy. Wszędzie na nasz kanał, do słuchania naszego podcastu, YouTube, na Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, RSS i jeszcze jak nas słuchacie, oglądacie na YouTube, to zawsze wam bardzo serdecznie dziękujemy za ten dzwoneczek. Dokładnie, jeszcze raz Paweł, serdecznie dziękuję, że z nami byłeś. Do następnego. Ja też dziękuję. Do następnego, wam. Koniecznie. Koniecznie. No wkopałem się trochę. Słuchajcie, to był 39. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingsk.pl. A z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze ciepło serdecznie kłania się w pas i pozdrawia was Mariusz Borkowski. Do następnego, do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.